Witamy Państwa serdecznie na wydarzeniu DESER, czyli dyskusja na zamknięcie Festiwalu Przemiany. Ja się nazywam Aleksandra Stanisławska. Piotr Stanisławski. Jesteśmy współtwórcami bloga popularno-naukowego Crazy Nauka oraz współtwórcami audycji w Radiu Tok FM Homo Science. Ogólnie jesteśmy małżeństwem, działamy wspólnie. Taki zespół. Ważna informacja ogólna. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Bloom i finansowane z programu Horyzont 2020. To ta rzecz, o której koniecznie trzeba powiedzieć. Zdecydowanie tak. Zajmiemy się mitami i memami związanymi z żywieniem, z jedzeniem, które to mity obalimy, a mamy nadzieję, że nowe memy wspólnie stworzymy tutaj z Państwem i z naszymi wspaniałymi gośćmi. Mamy 11 zaproszonych panelistów, których będziemy kolejno wywoływali na scenę w trakcie 4 paneli tematycznych. Tak jest. Będziemy się zajmowali, króciutko powiemy, mitem jedzenia prosto od chłopa, to znaczy tego, czy ono jest dobre, złe, bo w takim powszechnym poczuciu jest chyba najlepsze. Będziemy mówili o tym, czy jedzenie kiedyś było lepsze, bo te... No już powiem, to jak zagierka, wędliny, to jest coś takiego, co krąży cały czas. Ja niestety pamiętam trochę. Tak. Będziemy mówili o tym, czy modyfikowanie jedzenia to jest coś złego, niebezpiecznego lub groźnego. I zajmiemy się na koniec dietami, ale takimi dietami na skróty, takie, które są dla nas wygodne i takie upraszczają życie. Ale zanim przejdziemy do obalania zasadniczych mitów i tworzenia zasadniczych memów, to chcielibyśmy Państwa zaprosić na króciutkie zapoznanie się z tym, co właściwie jest, można powiedzieć, matką wszystkich mitów, czyli z mitem naturalności przeciwstawionej nienaturalności albo też sztuczności, bądź też w przypadku żywności chemii. Ale zanim do tego przystąpimy, mamy tutaj ważny komunikat od organizatora, od koordynatora festiwalu Krzysztofa Kornasa. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy jak najbardziej ułatwić Państwu zadawanie pytań. Wiemy, że mity o żywności na pewno tych pytań dużo wygenerują. Na stronie, która powinna się pojawić, już Państwo widzicie, na stronie sli.com albo sli.do, nie musicie Państwo żadnej aplikacji ściągać, wystarczy wejść tam i wpisać w odpowiednie okno hashtag Festiwal Przemiany. W ten sposób będziecie mogli Państwo w toku dyskusji na temat różnych mitów pytania zadawać, a tutaj, tak jak Państwo widzicie pytanie, będą się pojawiały te pytania i można w aplikacji też głosować na te pytania. Czyli na koniec zostaną te pytania, które uzyskają najwięcej głosów. Czyli tak naprawdę Państwo zdecydujecie, które pytania z sali będą ekspertom zadane. Więc zachęcam, żeby już teraz otworzyć przeglądarki, wpisać ten adres, wpisać hashtag Festiwal Przemiany i stopniowo w toku dyskusji na temat tych mitów pytania zadawać. Na koniec zbierzemy wszystkie i po kolei się do nich odniesiemy. Dziękuję bardzo. To my szybciutko przystąpimy do omówienia naturalności przeciwstawionej nienaturalności. Tak, to jesteśmy my, naturalne versus nienaturalne. Proszę Państwa, tak jak Ola wspomniała, ten mit naturalności jest w nas niesamowicie głęboko zakorzeniony i wynika właściwie z takiej jakiejś intuicji. Problem polega, że takie intuicje potrafią być bardzo mylące i właśnie chcemy króciutko o tym powiedzieć, bo jak zapytamy kogoś, coś jest naturalne czy nie, to bardzo szybko ta osoba nam odpowie, a potem dopiero przychodzi ten moment zastanowienia. Proszę spojrzeć sobie na takie zdanie. Całkowicie naturalne składniki kosmetyków wpływają korzystnie na naszą skórę. No w sumie zgoda, prawda? No prawda? Brzmi dobrze, na pewno nikogo nie razi, nawet obrazek nam się udało do tego znaleźć w ciągu jakichś 5 sekund poszukiwania na stronach z obrazkami. Wszystko pasuje i jest pięknie. Ale teraz spójrzmy sobie na kolejny obrazek. Całkowicie naturalna toksyna bakterii Salmonella zabija co roku 155 tysięcy osób. I tu już nam coś zgrzyta, mimo że logicznie rzecz biorąc wszystko jest dobrze, dlatego że te kosmetyki, te składniki nie są ani trochę bardziej, ani mniej naturalne niż to, co jest naturalną toksyną salmonelli. Więc tu jest pewien problem, dlatego że i marketing, i taka, jak powiem, powszechne przekonanie przyzwyczajają nas do tego, że naturalne znaczy raczej dobre. Pozytywne. Jeśli chodzi o żywienie, to z pojęciem naturalności w pierwszej kolejności kojarzą nam się takie piękne warzywa, piękne owoce, takie jak chociażby te tutaj na obrazku pod spodem. No i tutaj
pojawia się pewien zgrzyt, no bo jak spojrzymy sobie na te owoce, no bo z punktu widzenia botaniki pomidory to też owoce, to mamy taką sytuację, że właściwie żaden z nich nie jest naturalny. Ani pomidory, ani te jabłka, ani grejpfruty nie rosły dziko. One zostały drogą bardzo ostrej, nienaturalnej selekcji wyselekcjonowane przez rolników przez setki lat. Niektóre zostały wręcz zastymulowane do tego, żeby były takie piękne i wielkie, jak choćby niektóre odmiany grejpfrutów, które powstawały wskutek oddziaływania promieniowaniem jonizujących. W latach 50. robiono takie, można powiedzieć, eksperymenty, których efekty weszły na stałe do naszej diety. Czy to jest naturalne? Czy to jest to, co my chcemy uznawać za naturalne? Nie. I sprawa z dzikimi przodkami takich roślin ma się tak, że jak dzisiaj spojrzymy na nie, no to one właściwie wyglądają z naszego punktu widzenia trochę żałośnie. Na przykład kukurydza, która mogłaby spokojnie, kolba piękna kukurydzy żółtej, trafić na ten obrazek poprzedni, ale no właśnie, ona by trafiła, ale dziki przodek kukurydzy wyglądał dokładnie tak jak ta roślina na obrazku. To, co ta moneta, którą Państwo widzą, to jest ćwierć dolarówka, która jest wielkości 5 złotówki, więc proszę spojrzeć, jakie mamy rozmiary tej rośliny. A obok możemy sobie zobaczyć dzisiejszą kukurydzę, która została wyselekcjonowana odpowiednio przez właśnie w uprawach rolniczych, którą my szanujemy i na co dzień jadamy, ale gdyby ktoś nas zapytał, czy ona jest naturalna, oczywiście potwierdzilibyśmy, że jest naturalna. Dla nas jest naturalna, no bo nie ma chemii, tak? No i to jest właśnie kwestia tego, co bywa naturalne. No naturalne są kosmetyki, to nam się dobrze kojarzy, leki naturalne, to już jest pewien zgrzyt, o tym będziemy na pewno mówili. Cukier naturalny, bardzo często spotykane określenie naturalny cukier jest na przykład w sokach, przynajmniej tak wiele osób uważa. Mamy barwniki naturalne, to te, których się mniej boimy, w przeciwieństwie do tych sztucznych barwników jakże groźnych. Mamy nawet naturalne pestycydy, to już jest w ogóle temat, którym się tu będziemy zajmowali. Powiem sobie, trudny temat, a w kontraście... W kontraście, jak wrzuciłam w Google hasło chemia w żywieniu, no to dostałam właśnie takie obrazki. Pierwszy pomidor nastrzykiwany czymś dziwnym ze strzykawki. Oczywiście nie tak wygląda serwowanie tak zwanej chemii do żywności. Druga sprawa... butelki, które są dziwne, nie budzą zaufania. Straszne kolory, niezrozumiałe napisy. Coś, co się kojarzy z chemią, czyli czymś nienaturalnym. Czy nasze skojarzenia są słuszne? Pójdźmy o krok dalej, zobaczmy skład pewnego produktu. Jest bardzo długi, jest na nim sporo różnych E. Są tam różne kwasy, metale, cynk, fosfor, chlorki. No brzmi groźnie, jakby tak wziąć gdzieś w sklepie, przeczytać skład takiego pożywienia, to mielibyśmy sporo wątpliwości, czy chcemy to wziąć do ust. A tymczasem jest to skład jabłka. Tak. I tutaj pojawia się taki przebłysk myśli, że wszyscy jemy chemię, jesteśmy chemią. Te wszystkie związki, które tu zostały wymienione, to są związki chemiczne, z których albo my jesteśmy zbudowani, albo je spożywamy, oddychamy nimi, one są wszędzie dookoła nas. Te wszystkie groźnie brzmiące E, to są dodatki do żywności, które po prostu zyskały takie nazwy ze względu na to, żeby łatwiej je było zapisywać. Wszystko tak naprawdę można by pod takim hasłem zmieścić. Chemia, to spójrzmy sobie na takie coś. To jest, proszę Państwa, wanilina. To jest wanilina naturalna. Jak Państwo może kojarzą awanturę o cukier waniliowy, wanilinowy, to jest taka wanilina, która jest głównym składnikiem tego zapachu, który do nas dociera z wanilii. Wanilina. To teraz dla kontrastu pokażę wanilinę uzyskiwaną sztucznie. Wygląda ona tak. Jakby ktoś szukał różnic, nie ma żadnych. Wanilina to wanilina, tak jak woda to woda, niezależnie od tego, jak powstała. Tak, jeżeli już mówimy o jakiejś konkretnej substancji chemicznej, to ona po prostu taka jest. Laboratoryjnie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odróżnić waniliny z wanilii od waniliny uzyskiwanej inną metodą. Dodajmy, że nie uzyskuje się jej z krowich kóp, jak to krążą takie mity również. Jest to totalnie nieefektywna metoda, jakby ktoś nawet uparł. Więc to jest właśnie tak z tą chemią. I na koniec nasze ulubione zestawienie.
zestawienie słów, medycyna naturalna. Jeżeli medycyna, to na pewno nienaturalna. Medycyna jest zaprzeczeniem naturalności. Medycyna jest walką z naturalnością po to, żebyśmy nie chorowali na jakże naturalne choroby zakaźne, żebyśmy nie umierali na tężec czy gangrenę, które są bardzo naturalne, żebyśmy nie musieli cierpieć z powodu otwartych złamań kości, które są naturalne w świecie przyrody. I jakby podsumowując, tak, chcemy Państwu coś polecić. To jest rysunek narysowany przez Aleksandrę Herzyk, która... no, dam mi chwilę na przeczytanie. To jest właśnie takie oczywiście sprowadzenie do absurdu tej naturalności. Ale dlaczego na przykład postanawiamy się leczyć, nie wiem, z bólu głowy metodami naturalnymi, a nie powierzamy naturalnego leczenia przy złamaniach nóg, tak? Więc Aleksandra Herzyk... Aleksandra Herzyk zgodziła się zilustrować książkę, którą właśnie wydajemy. 16 października ukaże się nasza książka, w której sporo piszemy i o naturalności, i o mitach związanych z pożywieniem, które będziemy dzisiaj omawiać z naszymi wspaniałymi ekspertami. I bardzo dziękujemy. Chcieliśmy jeszcze zaraz zaprosić pierwszego z naszych gości. Czyli tak, ciebie, tak? Zapraszamy Maję Herman. Maja Herman opowie nam o jeszcze jednej rzeczy, która będzie się nam przewijała cały czas przez wszystkie te historie. I Maja Herman będzie nam tu towarzyszyła. Ona będzie tu siedziała i nas pilnowała. Maja Herman będzie takim naszym chórem greckim, który będzie tak od czasu do czasu z ofu, właściwie no, może nawet ze sceny, dopowiadał różne efekty tego, co my tutaj mówimy o naturalności, o błędach w ludzkim myśleniu, o tym, jak troszeczkę się mylimy w postrzeganiu rzeczywistości. To ja będę mówić bardzo szybko dzisiaj. Chciałam Państwu, jestem autorytetem, jestem psychiatrą, psychoterapeutką, tak naprawdę jestem niekwestionowanym liderem w zakresie swojej wiedzy i dzisiaj przyszłam do Państwa zadać Państwu pytania, tak? Właśnie Państwu. I mam tych pytań kilka. Pierwsze pytanie to jest takie, jak myślicie, ile kosztowały moje buty? Czy cena 3,5 tysiąca to jest cena okej, czy nie? To jest pierwsze pytanie, które mam. Drugie pytanie, które mam dla Państwa i tu musicie uwierzyć mojemu autorytetowi, że na pewno tak jest, że skojarzyłam się Państwu z jakąś nauczycielką i że ta nauczycielka nie była dla Was miła w Waszym dzieciństwie. I na pewno macie bardzo złe skojarzenia ze mną w tym momencie. I tak pewnie jest. I to jest moje drugie pytanie, które mam do Państwa. Moje trzecie pytanie, które mam dzisiaj do Państwa, dotyczy tego... Wyobraźcie sobie, że na jednym z wykładów zapytałam publiczność, czy mnie lubią, czy nie. 93% osób odpowiedziało, że mnie nie lubi. Dużo. No teraz mam kolejne pytanie. Jeżeli zmienię ton głosu i powiem Państwu, że tak naprawdę to wszystko nieprawda, co do tej pory powiedziałam, że tak naprawdę bardzo się stresuję tym wystąpieniem, które jest dzisiaj, do tego stopnia, że mój głos drży, bo tak naprawdę spotykam się w tak wielkim gronie i jestem zestresowana. Czy Państwo zmieniliście zdanie na mój temat, czy w dalszym ciągu zostajecie tam, gdzie jesteście, w tym, że jednak mnie nie lubicie? No właśnie. Muszę mówić szybko, więc będę mówić szybko. Pewnie ulegliście temu samemu złudzeniu, co wszyscy dookoła i co zawsze ulegamy. Z jednej prostej przyczyny. Naszym światem rządzą emocje. Piękne slajdy, może być pięknych slajdów, może być 10 tysięcy wspaniałych książek, a i tak rozgrywka toczy się w emocjach, w niczym innym. Tylko w tym, co mamy i co w nas wywołują dane osoby, dane zjawiska i dane rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że w związku z tym, że ewolucja nas tak uformowała, a nie inaczej, musimy natychmiast podejmować decyzje. I te decyzje, które podejmujemy, dlaczego natychmiast? Dlatego, że jeżeli nie podejmowalibyśmy tych decyzji kiedyś szybko, zostalibyśmy zjedzeni po prostu przez niedźwiedzia albo przez inne dzikie zwierzę. To jest jedna rzecz. Więc w momencie, w którym podejmujemy szybko decyzję, jak podjąć szybko decyzję dotyczącą ceny moich butów? Jeżeli Państwo nie macie dostatecznej ilości danych, to jest moje pytanie. Opieracie się na tym, co powiem ja. Dałam Państwu kotwicę, rzuciłam Państwu pomysł, 3,5 tysiąca. Okej? Okay? Nie okej. Okay. Podzieliliście się pół na pół, 1/3 do 2/3. Jakkolwiek sobie wymyślicie, taka jest prawidłowa odpowiedź. Ale kotwica, którą usłyszeliście, to jest jedno ze zniekształceń poznawczych. I które uformowało wasze myślenie dotyczące ceny moich butów.
Tak było? Tak było. Dobra, idźmy dalej. Drugie pytanie, które zadałam, było pytaniem dotyczącym tego, czy jestem miła, czy jestem niemiła. To opiera się akurat na jednym z mechanizmów, który jest, mechanizmie takim obronnym, który mamy, i to jest akurat przeniesienie. Na pewno macie przeniesienie na mnie, na nauczycielkę, ze względu na strój, który dzisiaj wybrałam, bo jest bardzo, wbrew pozorom, konserwatywny. Więc skojarzenie z wredną nauczycielką było siłą rzeczy. I to jest kolejne zniekształcenie, któremu ulegliście. Dostaliście jakiś obraz, który w was wywołał skojarzenie, a niekoniecznie to, co ja powiedziałam. Następna rzecz. Jakie było trzecie pytanie? Co powiedziałam najpierw? Że jestem autorytetem. Pamiętacie? Powiedziałam, że jestem część osób i nawet widziałam, kto zaśmiał się z tyłu w momencie, w którym tak bezczelnie i w tak sposób ingerujący w waszą wolną wolę weszłam, mówiąc, że jestem autorytetem i jestem niekwestionowanym autorytetem. Chciałam wywołać w was taki efekt, który też się zdarza bardzo często. Macie państwo dwóch specjalistów tutaj na scenie. Czyli co oni powiedzą, jest prawdą. To jest trzeci specjalista, którego też osobiście znam. I też, jeśli ona mi coś powie, ja to przyjmuję za pewnik. I to jest kolejny błąd poznawczy, efekt autorytetu, który też chciałam na państwu użyć specjalnie. Kolejny efekt to jest efekt gromadnego myślenia. Podałam państwu dziwną statystykę, że 90, co tam powiedziałam, 2 czy 3, nie pamiętam, bo zmyśliłam, procent osób mnie nie lubiło. To jest efekt gromadnego myślenia. Też jemu ulegamy. I na sam koniec mam jeszcze jedno pytanie, bo ja tak tylko dzisiaj chcę wam zarysować, o czym ja będę mówić. Jeszcze jedno pytanie. Myślicie, że zaproszenie mnie tutaj było z jakiegoś określonego powodu? Przypominam jeszcze raz, jestem psychiatrą. Podnieście państwo rękę. Kto uważa, że w tym jest jakiś sens, zaproszenie psychiatry na dzisiejszy panel? Wszyscy się mylicie. Świat naprawdę nie ma sensu. To my ludzie poszukujemy tego sensu i szukamy wzorów tam, gdzie niekoniecznie one są. Bo na przykład to, że ja dzisiaj jestem tu, zadecydował zupełny przypadek. Przez przypadek poznaliśmy się z Piotrem i mogę wam tak po cichu powiedzieć, że nie moje kompetencje zdecydowały, tylko to, że oboje jesteśmy fanami science fiction. To na tyle. Tak, Maja zdecydowanie zagadała Piotra, tam gdzie byli. Wiem, bo widziałam w telewizji. A Maja jest to też nieprawda. Niekwestionowanym Jasne. Autorytetem w swojej dziedzinie. Jest psychoterapeutką, specjalistką psychiatrii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Amici. Zapraszamy do zajęcia miejsca i Maja będzie naszym chórem greckim, tak jak wspominałam. Będzie po prostu wynajdywała te błędy poznawcze, które będą się pojawiały w naszej rozmowie. A my czym prędzej się zabieramy za pierwszy temat. To jest ten temat, o którym wspomniałem jako prosto od chłopa. Czyli chodzi generalnie o to, że jedzenie kupowane od kogoś, kto mamy wrażenie, że jest producentem tego jedzenia, przynajmniej jest blisko miejsca powstania tego jedzenia, to jedzenie wydaje nam się być lepsze, prawdziwsze, uczciwsze i tak dalej. I chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy tak rzeczywiście jest, dlatego że te kultowe już polskie bazarki to jest takie coś, gdzie czujemy się najlepiej, najbezpieczniej i kupowanie od pana Kazia i od pani Heleny, to z naszego bazarku. Ja mam panią Wandę. Panią Wandę, niech będzie pani Wanda. To jest coś takiego, z czym się czujemy dobrze. A kupowanie w hipermarkecie, gdzie jest anonimowo, chłodno, zimno i jeszcze paskudna muzyka leci, niekoniecznie. Chcielibyśmy zaprosić panią Dobrosławę Gogłozę z organizacji Otwarte Klatki, panią Annę Urmańską z Kooperatywy Grochowskiej i Marcina Rodkiewicza z Tygodnika Polityka. Od razu mówię, bardzo starannie tych gości dobraliśmy i to nie był czysty przypadek. Tu jest, tak, tu jeszcze jest drobny błąd techniczny. Mamy to, dobrze, przepraszam, bo nie przeskoczyłem, już przestaję grzebać. A o tym to za chwilę jeszcze porozmawiamy, czy przypadek, czy nie. Mamy te super hipermarkety, które są rzeczą źle się kojarzącą. I teraz pytanie, czy kiedy idziemy na bazarek, to jest lepiej? To znaczy, czy rzeczywiście na tym bazarku spotykamy te osoby, które produkują tą żywność i czy powinniśmy im ufać? Nie. To jest najlepsza odpowiedź. A więcej niż jednym słowem? Nie spotykamy, czy nie powinniśmy ufać, czy i to, i to? Tak.
tak naprawdę jedno i drugie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że większość osób, które sprzedają na bazarku, to nie są producenci, to nie są rolnicy, którzy w przydomowym ogródku uprawiają te wszystkie warzywa, które sprzedają. Jest to fizycznie niemożliwe. Większość tych produktów jest z giełdy spożywczej i ci ludzie są po prostu pośrednikami. A czy są bezpieczniejszymi pośrednikami lub lepszymi niż na przykład hipermarket? Nie. Dlaczego? Bo przecież to takie naturalne i jeżeli pani Helena patrzy mi głęboko w oczy i mówi, że te pomidorki to są super, i to dlaczego, czy ona kłamie? Nie, znaczy może tak, zacznijmy od tego, co znaczy, że są bezpieczniejsze. To znaczy, znaczy, że któreś z nich są dla nas niebezpieczne? No te pryskane. Mhm. Te pryskane. A które to są te pryskane? No te w hipermarkecie. Mhm. A od pani Heleny nie? No pani Helena ma takie oczy, że mówi, chyba nie. Już ona mówi, że niepryskane, to znaczy, że niepryskane. A czy ona to mówi i czy ona mówi, że one są od niej spod domu? Czy my ją w ogóle o to pytamy, czy po prostu zakładamy, że jeżeli idziemy, tam stoi ta pani Helena, ma te pomidory, to my jakby... No zakładamy, że to są jej pomidory z jej ogródka, który ma koło domu. No i pani Helena na pewno nie pryska pomidorów. No dobra, a to zostawmy w takim razie na chwilę pomidory i zajmijmy się bardziej żywymi obiektami, bo to jest też kwestia tego, że mamy trochę takie poczucie, że chów klatkowy, w ogóle chów przemysłowy, to jest chów, który jest zły dla zwierząt. Najkrócej rzecz ujmując, tak, upraszczając trochę sprawę. Czy w przypadku takiego rolnictwa, którym mamy do czynienia na bazarku, mamy powody, żeby sądzić, że zwierzęta, które tam kupujemy, czy też to, co z tych zwierząt zostało, żyły lepiej? Ja mam tutaj taki przykład kurczaka zagrodowego, po którego moja koleżanka jeździ specjalnie do Siedlec. Czy ona słusznie robi, uważając, że on jest lepszy od kurczaka w supermarkecie koło jej domu? Myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo duży taki mit, że zakładamy, że jeżeli mamy jajka bez pieczątek, to znaczy, że one są jakby z hodowli ekologicznej. Bardzo często oznacza to po prostu, że nie mają pieczątki. I to jest właśnie jedyna informacja, jaką na ten temat mamy. Swoją drogą jest taki trik, ja go nie stosowałam, ale... Podobno podświetlając takim ultrafioletowym takim światełkiem małym, można zobaczyć często na jajkach niesprzedawanych jako klatkowe, czasami nawet odcisk klatki, więc można się pokusić, ale dalej, nawet jeżeli one nie są klatkowe, to dalej mogą być chowu intensywnego, na przykład chowu ściółkowego. W każdym razie to, że coś jest w ogóle w tym małym obiegu, to absolutnie nic nie świadczy na temat tego pochodzenia. Co więcej, w Polsce jest trochę hodowców nawet, którzy mają bardzo duże fermy i mają bardzo duże fermy na różnych poziomach. I nie jesteśmy w takim sensie, że będą mieć na przykład jajka trójkowe, będą mieć jakąś hodowlę ściółkową i jakąś hodowlę nieintensywną. No i tak naprawdę pytanie polega, czy ktoś liczy te wszystkie jajka? Czy ktoś liczy te wszystkie kurczaki? Czy taka osoba jest w stanie już w tym momencie trochę jakby no, sprzedawać tam, gdzie jest większy popyt? I tak naprawdę nie mamy do końca gwarancji, co dokładnie kupujemy. Też jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, to absolutnie jest tak, że hodowla intensywna jest zła dla zwierząt. Co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości i tak dalej, ale nie wiem, czy mieli państwo w ogóle do czynienia czasami ze zwierzętami na wsi. Tutaj też mamy pełną skalę. W takim sensie, że z jednej strony możemy mieć jakiegoś rolnika, który faktycznie dba o zwierzęta, a z drugiej strony na wsiach dzieją się czasami rzeczy po prostu straszne. I są też zwierzęta odbierane małym hodowcom, którzy byli totalnie nieodpowiedzialni i też się totalnie nad zwierzętami praktycznie znęcali, więc ta wielkość hodowli o niczym nie świadczy. Czasami nawet można założyć, że czasami więksi są przynajmniej kontrolowani, chociaż w Polsce akurat kontrole weterynaryjne to jest fikcja, ale no, po prostu to nie jest żaden wyznacznik niczego tak naprawdę. Więksi są lepiej kontrolowalni czasami, a czy są jakieś inne punkty zaczepienia, których możemy się uchwycić, szukając żywności, która nie dość, że jest bezpieczna, to jest jeszcze humanitarnie wyhodowana w przypadku zwierząt? No tak naprawdę my staramy się to kontrolować. Nie zawsze ze zgodą i chęcią firm, czyli otwarte klatki. Tak, czyli otwarte klatki. Nie zawsze przy pełnej współpracy firm, które temu podlegają. Ale w tym momencie, no tak naprawdę paradoksalnie, organizacje pozarządowe są często całkiem dobrym narzędziem kontroli,
bo niestety ujawniane były też w całej Europie przypadki naprawdę karygodnego naruszania dobrostanu zwierząt, również na fermach ekologicznych, również tych z certyfikatem. To teraz właśnie, farmy ekologiczne, padło to hasło. Jak jest z rolnictwem ekologicznym? Dlatego, że z jednej strony rolnictwo ekologiczne jest przedstawiane jako remedium na to złe rolnictwo przemysłowe, które właśnie jest odhumanizowane, okrutne i złe. Z drugiej strony też jest przedstawiane jako sposób na ocalenie ziemi. Marcin, jakie... Co ty sądzisz, chociaż pewnie niekoniecznie wszyscy się z tobą zgodzą, o tym, jak rolnictwo ekologiczne radzi sobie z problemami współczesnego świata? Ja może zacznę od takiego stwierdzenia, które już w tym budynku powtórzę trzeci raz. To znaczy, że jeżeli konsumenci wybierają produkty ekologiczne z tego powodu, że one są bardziej korzystne dla środowiska, ich wytworzenie jest bardziej korzystne dla środowiska naturalnego, albo dlatego, że są one zdrowsze dla nas, dla konsumentów, albo dlatego, że lepiej smakują, to ulegamy, wybierając tych trzech powodów, ulegamy trzem mitom marketingowym rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne ma swoje dobre strony, ale ma też swoje słabe strony i jest, ponieważ jest to temat rzeka, więc krótko odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć tak, nie jest na pewno odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Jest po części ruchem parareligijnym, przyjmuje pewne założenia, które są nieracjonalne, chociażby właśnie to przeciwstawienie naturalne-sztuczne. Naturalne to dobre, sztuczne to złe. No i rzecz, która mnie szczególnie irytuje i denerwuje, to znaczy odrzucenie biotechnologii rolniczej. Znaczy dla rolników ekologicznych nie ma znaczenia, czy dana roślina powstała w ten sposób, że traktowano tę roślinę środkami chemicznymi, mutagennymi, które wywołały tysiące mutacji genetycznych. Natomiast jest dla nich problemem skorzystanie z rośliny, która powstała dzięki precyzyjnym narzędziom inżynierii genetycznej. Dla mnie to jest z punktu widzenia racjonalnego totalny absurd. Jest to odrzucanie narzędzi współczesnego świata, narzędzi, które daje nauka do uczynienia rolnictwa bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu. Ja mogę też dopowiedzieć, że jakkolwiek jesteśmy zdecydowanie jako organizacja, właśnie Stowarzyszenie Twarde Klatki, przeciwko hodowli przemysłowej, to w życiu nie powiedziałabym, że dla nas taką dobrą alternatywą to jest jakieś cofanie się do hodowli, nie wiem, przydomowej. Jest to absolutna abstrakcja. Nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że to tak jak dyskutować, czy może mieć diamenty. W takim sensie, że jest to hodowla, która przy obecnym zapotrzebowaniu na mięso czy na inne produkty odzwierzęce jest po prostu tak niewydajna, że rozmawianie o przydomowej hodowli czy o małych hodowlach jako alternatywie jest po prostu no, totalną fikcją. Uważam też, że ludzie, no jakby mamy ten taki super mózg, który jest z jednej strony właśnie fajny, bo pozwala nam wynajdywać nowe rzeczy, ale myślę, że jest też... On nam nie pozwala się cofać do tyłu, w takim sensie, że wierzę w postęp, wierzę w to, że jesteśmy w stanie rozwiązać problemy, które częściowo sami stworzyliśmy, ale to nigdy nie będzie rozwiązanie poprzez cofanie się do czegoś, co było kiedyś. To będzie zawsze coś, co pójdzie jakoś tam do przodu, po prostu potrzebujemy, nie wiem, lepszego mięsa, na przykład nie ze zwierząt. W teorii tak, ja się zgodzę z tym, że to cofnąć się do tyłu jest niemożliwe, bo nawet sformułowanie jest nieprawidłowe polonistycznie. Niemniej jednak błąd poznawczy polega na tym, że my lubimy cofać się do tego, co jest wiadome, znane nam i już poznane, więc jakby nasz mózg lubi właśnie tą wycieczkę w przeszłość. I to jest właśnie ten błąd, którego osoby racjonalne nie zakładają jego istnienia. Państwo, miałam być chórem greckim, będę lożą szyderców i zawsze wychodzi na opak. Państwo wszyscy w trójkę pięknie opowiedzieliście o czymś, co jest super racjonalne. Ja się z tym zgadzam w 100%, ale w ogóle żadne z Państwa nie odwołało się do emocji i dlatego przez większość osób, które są przeciwko Waszej teorii, o której dzisiaj rozmawiacie, większość osób Was po prostu nie usłyszy. Dlatego, że heurystyka dostępności właśnie o tym mówi, że bierzemy pierwsze z brzegu to, co już znamy co i do czego mamy jakiś stosunek emocjonalny. Jeżeli tego stosunku emocjonalnego nie wyrobimy w odbiorcy, który nas słucha,
nic z tego w dalszym ciągu nie pójdzie. Ja mówię dzisiaj tylko o dzisiejszym panelu, który tutaj mamy i tylko o tym na ten moment, bo my często bardzo zakładamy, ja sama to zakładam w swojej pracy, że jeżeli ja przeczytałam o czymś, nauczyłam się o czymś, to ludzie, którzy mnie będą słuchać, usłyszą to, co mówię, a ludzie niestety nie słyszą, bo ludzie odbierają emocje, a nie to, co do nich mówimy. I naszym takim błędnym założeniem jest to, że jednak jesteśmy tymi autorytetami. Tylko zastanawiam się nad taką rzeczą, czy jednak to miejsce, w którym jesteśmy, nie powoduje, że powinniśmy właśnie rozmawiać w sposób racjonalny. No bo ja oczywiście mógłbym powiedzieć, proszę Państwa, kto kupuje ekoprodukty? Jak coś ludzie podniosą ręce, robią was w bambuko, nabijają swoje kieszenie waszymi pieniędzmi i dajecie się uwieść marketingowym chwytom. No i jeszcze tutaj dorzuciłbym kilka pikantnych anegdot, mniej lub bardziej. No ale wydaje mi się, że i miejsce, i publika jest taka, że która oczekuje raczej racjonalnego przedstawienia to argumentów. To ja cyk as z rękawa i efekt polaryzacji, czyli taki, że musi być coś dobre i coś złe. A dlaczego nie może być coś pośrodku? To ja chciałam się do tego odnieść. Nie, gdyby to było skrajnie takie racjonalne, no to zaraz tutaj tylko by była prezentacja w PowerPoincie, liczby, porównania, publikacje naukowe. No my też tutaj tłumacząc pewne rzeczy, no ja na przykład zacząłem od tych trzech punktów, tak? To też jest pewne uproszczenie, podsumowanie tego, więc... Ale też mówiłeś o tym, przepraszam, ostatnie zdanie, że dziwisz się, że ludzie tego, że ciągle musisz powtarzać to zdanie. No to ja ci tłumaczę, dlaczego ciągle powtarzasz to zdanie, że ekologiczne wcale nie jest dobre dla środowiska. Nie powiedziałem tak? Chyba czegoś takiego. Dajcie pani Urbańskie dojść do głosu. Dobrze, ja się myliłam. Pani doktor. Znaczy, ja chciałam się tutaj odnieść do tego, że według mnie właśnie to, co powiedziałeś, trochę polaryzuje, bo pokazuje, że rolnicy ekologiczni są, nie wiem, jak to ładnie określić, ale... Sektą! Oszustami. Para, jak to było? Nie, że... Tak, ale jest całe spektrum, które jest pośrodku. Są rolnicy ekologiczni, którzy wcale nie odrzucają biotechnologii. Wiesz co, tylko przekształciłaś troszeczkę moją wypowiedź. Mianowicie, ja się odnosiłem do założeń rolnictwa ekologicznego, że to jest ruch, który przypomina trochę ruchy religijne. I nie mówię już, zdaję sobie sprawę, że są różni rolnicy ekologiczni, tacy, którzy racjonalnie do tego podchodzą, bardzo racjonalnie, tacy, którzy podchodzą z dużą dozą wiary w różne elementy tego rolnictwa, więc jest to różnie. Natomiast jeżeli weźmie się na kartce spisane zasady rolnictwa ekologicznego, to znajdziesz tam elementy, które przypominają założenia ruchu religijnego. Trochę tak, ale jeżeli coś jest, przypomina ruch religijny, to jest to coś, co bierze się na wiarę. Emocje. Uważam, że jest tam bardzo dużo ludzi, którzy nie biorą na wiarę. I stąd bierą się te wszystkie odcienie szarości. I jeszcze do jednej rzeczy się chciałam odnieść. Też już o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Niech zgadnę, smak. Dokładnie, smak. Wydaje mi się, że jest to trochę na zasadzie gustu, o tym się nie dyskutuje. I nie zgadzam się z tym, że jest to ściema marketingowa. Dobrze, to ja powtórzę jeszcze raz to, co dzisiaj mówiłem. Podniosłem rękę i krzyknąłem badania, badania, badania. To znaczy ja się zgodzę i odszczekam, jak pokażesz mi badania z podwójnie ślepą próbą, czyli że osoby, które dawały komuś jedzenie i ta osoba, która to jedzenie konsumowała, że była w stanie rozpoznać, o, to jest smaczniejsze, bo jest to produkt ekologiczny, a to jest supermarketu, jest niesmaczne. Już się umówiliśmy, że to zrobimy. Utrata no, ale smaku. Póki co nie wiemy. Tak, ja mówię o swoich odczuciach. Dobrze, to ja złagodzę swój sąd, powiem, że podejrzewam, że jest to ściema marketingowa, że żywność ekologiczna jest smaczniejsza. To dobra. Wracając do tego, co Maja mówiła, ale odchodząc odrobinę od rolnictwa ekologicznego i podchodząc do emocji, można by
powiedzieć i tutaj bardziej uwypuklić to, o czym powiedzieliśmy, współczucie wobec zwierząt i wobec tego, co się dzieje w środowisku, wskutek naszych działań i wobec zwierząt i wobec tego, jak prowadzimy rolnictwo, jak jest rolnictwo prowadzone. No i czy taki argument trafia do Polaków? No mi się wydaje, że nie trafia, dlatego że chociażby w ostatnim roku spożycie mięsa w Polsce wzrosło. I czy rzeczywiście odwoływanie się do emocji bywa skuteczne? Tu jest na ten temat tak dużo badań, że nie jestem w stanie absolutnie streścić tego, z tego, co wiem na ten temat. Bo jest tutaj bardzo, bardzo dużo wątków. Od wpływu ceny na spożycie mięsa, po faktycznie różnego rodzaju badania na to, co jest motywacją, co nie jest motywacją. Wydaje mi się, że w ogóle jak rozmawiamy o kwestiach motywacji ludzi, to bardzo często skupiamy się na tym, co jest motywacją jednostkową. A z reguły bardzo wiele rzeczy rozbija się po prostu o to, co jest normą społeczną. W takim sensie, że nasze jednostkowe poglądy na różne tematy nie wpływają aż tak bardzo na nasze faktyczne zachowania i na nasze decyzje, jak wpływa norma społeczna. Więc, a norma społeczna nie zmienia się nigdy. Myślenie gromadne, tak jest. Nie, norma społeczna nigdy się nie zmienia tak jakby... Ona zmienia się trochę tak kaskadowo, w takim sensie, że jest przez długo, długo nic i później jest duża zmiana, więc to jest bardzo duży wątek. Ja przede wszystkim mam poczucie, że jakby tutaj jedną kwestią jest dobrostan zwierząt, a drugą kwestią jest powiedzmy ta ochrona środowiska, klimat. I przede wszystkim bardzo często mówi się o tym, że, i to jest faktycznie prawda, że bardzo duże fermy bardzo źle wpływają na to środowisko lokalne, ale zwierzęta dalej będą jadły tyle samo karmy, jeżeli będą w tych małych fermach. Więc one faktycznie będą jakoś tam rozproszone, czyli nie będzie tego takiego bezpośredniego impaktu na powiedzmy tą wieś, w której się znajduje na przykład ferma. Ale to nie znaczy, że one nagle zjadają mniej karmy, która też gdzieś musi być wyprodukowana. Więc dla mnie na tym trochę polega mit tego przerzucania się na taką na małe hodowle, bo dalej... Największym problemem produkcji mięsa jest to, że ona jest bardzo nieekonomiczna w takim sensie, że zużywa bardzo dużo kalorii, żeby wytworzyć te kalorie powiedzmy mięsa. Czyli zwierzę musi dużo zjeść, żeby powstało mięso. I to, czy te zwierzęta będą w bardzo dużych hodowlach, czy w bardzo małych, jeżeli tych zwierząt będzie dalej tyle samo, to one dalej będą zjadały tyle samo karmy, co będzie dalej tworzyło te wszystkie problemy typu produkcja soi itd., itd. I to niczego jakoś tam nie rozwiązuje, więc to są trochę... Duża hodowla jest na pewno zła dla dobrostanu, ale te małe niekoniecznie są lepsze dla środowiska. To teraz ja się wtrącę, ponieważ musimy być okrutni, więc mamy jeszcze dokładnie 2 minuty. 3 minuty 25 sekund. Tak. Proszę nie wierzyć w to, co tu jest napisane. Jeszcze zwłaszcza, że coś jeszcze na koniec trzeba przecież powiedzieć. Marcin? Ja króciutko o tym ekorolnictwie, że akurat jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, to tutaj... rolnictwo ekologiczne przykłada większą wagę i rzeczywiście jest trochę lepsze, aczkolwiek jeżeli zwierzęta zachorują, to zalecane jest zdecydowanie podanie tak zwanych, chciałem powiedzieć leków, ale to nie są leki, środków homeopatycznych. No, co już jest wejściem w pseudonaukę, poza tym jest męczeniem też zwierząt, bo podawanie zwierzętom placebo jest moim zdaniem etycznie wątpliwe. Aczkolwiek wówczas w standardowych hodowlach stosuje się ubój. A wcześniej antybiotyki, na przykład. To ja tylko rozwiążę Państwa zagadkę, dlaczego od chłopa smakuje lepiej. To jest bardzo prosta odpowiedź. Faktycznie smakuje lepiej i dlatego, że znowu się odniosę do mojej działki. Przypomnijcie sobie Państwo, kiedy jedliście coś od chłopa. Zazwyczaj jedliście to w dzieciństwie, a dzieciństwo jest zazwyczaj czasem, gdzie jest miło, dobrze, wspaniale i te emocje, które temu towarzyszą, to też są ważne. I to nie bez powodu się mówi o tym, że atmosfera spożywanego posiłku ma znaczenie na smak i na jakość tego, co spożywamy, bo tak się właśnie dzieje. I tu też, żebyśmy się nie dali temu zwieść, że to smakuje lepiej, bo raczej wspomnienia nam smakują lepiej. I tu jeszcze głos, no to tak się umówiliśmy z ekspertami, że jeżeli któryś z ekspertów będzie chciał coś dodać od siebie w trakcie, to jeszcze ma na to naprawdę bardzo mało czasu, ale słuchamy. Sekundeczkę dosłownie, bo a propos emocji, chciałam powiedzieć o pewnym bardzo ciekawym przykładzie. Jestem Agnieszka Szymecka-Wesołowska, przedstawię się. Bardzo ciekawym przykładzie pewnej zbiorowej emocji, która miała miejsce w sytuacji parę lat temu wprowadzania reformy w zakresie wędzarniczym, czyli wędzenia produktów.
Prace Komisji Europejskiej polegały na tym, żeby zakazać wędzenia produktów z uwagi na to, że w takim tradycyjnym procesie wędzenia wydzielają się rakotwórcze substancje, benzoapiren chociażby, i zastąpienie tego procesu naturalnego, czy właśnie prosto od chłopa, tak zwanymi aromatami dymu wędzarniczego, które kwalifikują się jako aromaty. No i wtedy właśnie wspaniale było widać tą zbiorową emocję przeciwników, jak to naturalne wędzenie od wieków, z dziada, pradziada, znane nam bardzo dobrze kiełbasa, przecież nikomu nie może zaszkodzić. No jak? I z drugiej strony ta zła Unia chce wprowadzić jakieś sztuczne aromaty do naszych tradycyjnych kiełbas. A te sztuczne aromaty, czyli aromaty dymu wędzarniczego, są niczym innym jak oczyszczonym właśnie z tych smolistych frakcji dymem. Więc znowu zbiorowa emocja kontra nauka, tak? Także to taki był bardzo ciekawy przykład tego. Bardzo dziękuję. Na koniec tego fragmentu naszego spotkania chciałem powiedzieć, że niewątpliwie ważnym elementem, jeśli chodzi o to prosto od chłopa, elementem, o którym często nie myślimy, jest to, że może niekoniecznie prosto od chłopa, ale jednak skracanie dystansu jest tu niezmiernie ważne, czyli to, że kupujemy jedzenie wytwarzane lokalnie, czyli tak naprawdę zmniejszamy zasadniczo ślad węglowy. Ja całkiem niedawno widziałem jabłka z RPA, a niechcący kupiłem takola, mi to wypomina. Groszek cukrowy z Zimbabwe. Tak, przepraszam, mam poczucie winy, ale chodzi mi o to, żeby jednak myśleć o tym, że to prosto od chłopa ma ten pozytywny aspekt, jeżeli jest stosowane w rozsądny sposób. Po prostu kupujemy rzeczy, które są transportowane ze znacznie mniejszych odległości, czyli wytwarzamy mniej dwutlenku węgla. To jest po prostu istotne dla naszego klimatu. To zależy. To zależy. Z tą odległością. Z tym kupowanym groszkiem. Z groszkiem. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest bardzo proste, oczywiście wiem, natomiast generalna konkluzja polegająca na tym, żeby raczej starać się kupować lokalnie, wydaje mi się być dość bezpieczna. Nie? Dlatego, to zależy. O, świetnie. To moja kwestia, to zawsze ja mówię, to zależy. Nie, no ale są kraje, w których na przykład wyhodowanie owoców albo warzyw zużywa dużo mniej energii, dlatego że mają po prostu dostęp do słońca i często, no Polska nie jest jednym z tych krajów, w których właśnie wszystko tak super rośnie, bo różnie bywa z naszymi latami i tak dalej, więc może się okazać, że coś sprowadzanego z ciepłego kraju tak naprawdę zużywa mniej energii w całym swoim procesie produkcji niż coś lokalnego. To jest właśnie dla mnie to jest jedna z największych bzdur, jakich często słyszę, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Tak, to znaczy to zależy dlatego, że jaką drogę odbył produkt, w jakich ten produkt lokalny, w jaki sposób produkt lokalny jest wytwarzany. W Szwecji na przykład mniejszy ślad węglowy mają pomidory sprowadzane z Hiszpanii w dużych transportach niż pomidory, które są hodowane w Szwecji, na terenie tego kraju. Więc to naprawdę zależy. Dzisiaj też mieliśmy właśnie dyskusję o tym lokalnym jedzeniu i ja tam dotarłem do ciekawych liczb, że 20% emisji dwutlenku węgla dotyczącego produkcji żywności pochodzi od przejazdów konsumentów, czyli ludzie jeżdżący do supermarketów, na te bazarki i tak dalej, samochodami albo nie tylko, też transportem publicznym. No, powstaje wtedy dwutlenek węgla i aż 20% tego dwutlenku węgla wynika z tego transportu. Więc czasami może lepiej zejść do supermarketu gdzieś w pobliżu i przejść się na piechotę, niż podjechać bazarkiem i kupić tak zwane właśnie od chłopa. Abstrahując od tego, że czasami może być to od tego samego chłopa. Wydaje mi się, że ważniejsze jest chyba tutaj jedzenie sezonowe, że jakby ma to trochę... Może mieć to ogólnie większy sens niż to skracanie dystansu. I to będzie tematem naszej dyskusji za chwileczkę. Natomiast dr Sławomir Sowa chce jeszcze coś dorzucić jako jeden z naszych ekspertów. Już proszę nic więcej nie mówić, bo nas tutaj organizatorzy zlinczują. Sławek Sowa, ja pracuję w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Redzikowie i chciałbym zdementować kilka mitów, które niestety tutaj padły. Czyli po pierwsze chłopów. Proszę Państwa, nie ma już chłopów w Polsce. Niestety, to znaczy GUS podaje, że mamy około 1,5 ciągle miliona gospodarstw rolnych, ale tylko 350 tysięcy to są gospodarstwa powyżej 10 hektarów. Żeby żyć z uprawy pszenicy, to trzeba mieć przynajmniej 50 hektarów. To znaczy tylko 15% z tych
gospodarstw rolnych rzeczywistości produkuje żywność. To troszeczkę było tutaj powiedziane, ale chciałbym, żebyśmy mieli jakby tego świadomość. I również pewien mit, że od chłopa to jest ekologiczne. Czy ekologiczne to jest inaczej mówiąc wyprodukowane zgodnie z wymaganiami prawa. Rozporządzenie 834 z 2007 roku. Czyli krótko mówiąc, ekologiczne to znaczy certyfikowane. Czyli jeśli ktoś ma certyfikat, produkował zgodnie z wymaganiami tego prawa, to może oznakować swoje produkty jako ekologiczne. I to również nie ma nic wspólnego z tym chłopem, czyli tak jak my postrzegamy gospodarstwa ekologiczne. Tu Marcin troszeczkę wspomniał o zdobyczach nowych technologii, które są niedostępne dla rolnictwa ekologicznego, a które w sumie pewnie pomogłyby walczyć chociażby z chorobami również w tych uprawach. Dziękuję. O nowych technologiach jeszcze sobie poopowiadamy. Naszym ekspertom póki co dziękujemy bardzo. Brawa gorące. Zapraszamy kolejnych ekspertów na scenę. Będziemy rozmawiali o tym, że kiedyś jedzenie było lepsze. To jest mit, z którym chcemy się rozprawić. Czy się okaże, czy to mit, zaraz zobaczymy. I zapraszamy doktor Hannę Wilską, dietetyczkę. Doktora Jacka Postupolskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz Marcina Tischnera z organizacji ProWeg, działającej na rzecz budowania świadomości żywieniowej. Zastanawiam się, która para nie będzie chciała, które osoby znowu nie będą chciały ze mną usiąść już. Na koniec to myślę, że wszyscy będą mieli odwagę. Chcemy porozmawiać o wędlinach jak Zagierka, o tym wspaniałym smaku pomidorów, który towarzyszył naszemu dzieciństwu. Maja już wyprzedziła ten wątek i wspomniała o tym, że wszystko co z dzieciństwa to smakowało lepiej. Kuchnia była smaczniejsza, ludzie byli bardziej szczerzy. Kiedyś tak, ludzie się lubili, teraz się nie lubią. Kiedyś to znaczy kiedy? Złoty wiek. Do którego chcemy nawiązywać, no to uwaga, ten złoty wiek to jest 30-40 lat temu. No, kto by pomyślał, prawda, że PRL to jest ów złoty wiek. I dla jedzenia no to mamy taką sytuację, że chleb smakował lepiej, wędliny były z GS-u pyszniejsze niż te, które są obecnie. Wędliny jak Zagierka, ja się za głowę złapałam, bo ja się załapałam na końcówkę epoki gierkowskiej i właściwie nie przypominam sobie, żeby te wędliny były pyszne. Przyznam, że zapamiętałam węglin od czasu do czasu salceson z włosami. Nie wiem, czy państwo mieli tę przyjemność. Powiem szczerze, że to jest jedyna przyjemność w swoim rodzaju. I teraz tak, mamy taką sytuację, że mamy kult przeszłości, że te rzeczy smakowały lepiej. Dlaczego one, czy one rzeczywiście mogły smakować lepiej, czy mogły smakować po prostu inaczej? I jakie były tego przyczyny? Takie czysto praktyczne, biologiczne. Doktor Postupolski, który się specjalizuje w bezpieczeństwie żywienia. Co mogło żywności być innego w tych wędlinach jak Zagierka niż to, co jest obecnie w wędlinach? Co mogło być innego? Bardzo ściśle odpowiadając na to pytanie. I co się zmieniło? I co się zmieniło, moim zdaniem, ze szkodą? Zmieniło się coś, co się nazywa w języku towaroznawczym czystością asortymentową. To znaczy, teraz mamy polędwicę z kurczaka, a inżyniera genetyczna jeszcze nie poszła tak daleko, żeby kurczak miał polędwicę. I mamy mnóstwo takich różnych dziwnych produktów. Skrajny przypadek to jest na przykład krakowska z indyka. Polędwica albo łososiowa. Polędwica łososiowa jest starym produktem i łososiowa jest dlatego, że konsystencja mięsa jest zbliżona do mięsa zbliżona ryby. Tak, bo to jest wędlina surowa, ona nie jest parzona. Tak, tak. Więc to ma udawać troszeczkę ten efekt. To jest u nas utrwalone. I dla mnie szczytem wszystkiego są cabanosy o smaku chorizo, bo też są i takie. Skądinąd są one bardzo smaczne, ale jest to coś kuriozalnego. Chyba nie można kiełbasie większej przykrości zrobić, niż nazwać ją imieniem innej kiełbasy. I to jest być może coś,
co się zmarnowało. Ale ja, no nie wiem, mam nadzieję, że nie jestem tutaj jako eksponat, bo jeżeli tak, to ja byłbym za Gomułki, a nie za Gierka. Ale z początków mojej pracy zawodowej ja również pamiętam z zakresu bezpieczeństwa żywności inne sytuacje. Pamiętam bardzo wysoką ilość zachorowań na salmonellozę. Coś, co się udało opanować. Niestety znowu mamy pewien wzrost, co również jest prawdopodobnie związane z bezpieczeństwem żywności, ale dramatyczna poprawa nastąpiła. Kolejne przykłady. Jak zaczynałem pracę, to również w tym czasie jedna z obecnie wiodących zakładów mleczarskich mleko do produkcji jogurtów i kefirów sprowadzała spod Nowego Sącza. Albowiem tylko tam mieli mleko bez antybiotyków i substancji hamujących, które umożliwiało normalny proces fermentacji. Po prostu kultury bakteryjne nie dawały rady fermentować mleka, które były kupowane w okolicach Warszawy. Takich przypadków jest dużo. Ja pamiętam na przykład dżemy, które jak się odkręcało, to na wierzchu była warstwa rozkruszków, to się wręcz ruszało. Wiem, że dużo mówiliśmy o białku z owadów, o alternatywnych źródłach białka, ale to nie o to chodzi. Więc pewne rzeczy były na pewno rzeczami bardzo złymi. I tyle chyba chciałem powiedzieć. Maćko z Bogdańca też twierdził, że drzewie i ludzie byli mądrzejsi, ale ponieważ to był mądry facet, to on też mówił, że i po niektóre drzewie bywał głupi. Ale nie tylko wędliny były rzekomo smaczniejsze. Być może faktycznie niektóre były smaczniejsze, ale również smak pomidorów zapamiętaliśmy jako ten cudowny, wspaniały smak z dzieciństwa. Ja tutaj bardzo przepraszam, ale jestem człowiekiem na pograniczu daltonizmu smakowego, więc co do smaku nie chcę się specjalnie wypowiadać, aczkolwiek pamiętam również, że były kosztele u wuja, jak się jeździło na wieś na Wszystkich Świętych, one były cudowne i takich już jabłek nigdy nie będzie. Tutaj chyba Maja musi się wtrącić, bo to już kosztele u wuja i jak to bywało dawniej, prawda? Jak to wpływa na nasze poczucie tego, co odbieramy faktycznie? Czy na pewno jest tak, że uczymy się, od dziecka uczymy się i smaków się uczymy, i zapachów się uczymy, i dźwięków muzyki się uczymy. Jakby ta poznawcza obróbka, którą mamy w rzeczywistości, ona idzie od samego dzieciństwa i od samego najwcześniejszych lat. I pewnie tak jest, że po części to też jest trochę prawdą, że kiedyś smakowało inaczej, bo to nie da się uniknąć tego, żeby było inaczej. To po pierwsze. Po drugie, mam taką też refleksję na temat tej wypowiedzi, która była. I a propos tej wędliny, to tak trochę muszę prywaty też dać. Muszę, a propos wędliny za czasów PRL-owskich, to ja pamiętam, że uwielbiałam tą najbardziej, która miała tak dużo takiej galaretki pomiędzy pośrodku. Teraz wiem, co to jest ta galaretka pośrodku i że to wcale nie była wędlina, tylko to było co innego, ale wtedy to smakowało mi najlepiej. A wędlina, którą przynosili, taką wędlinę robioną przez moją ciotkę, to uważałam, że to jest najgorsze, co może być. Ale to jest właśnie ta nauka smaku. Ja byłam nauczona wędliny z rozpulchniaczami, z wodą tak naprawdę, nastrzykniętą wodą i różnego rodzaju innymi rzeczami, a tej tradycyjnej nie lubiłam. I z kolei to mnie odnosi się to teraz do tego, co to jest natura i co to jest naturalność. Ja bardzo często też porównuję takie sformułowanie, co to jest norma. Bo jak zapytam każdego, co to jest norma, każdy ma inną definicję. Ja wiem, znam statystyczną definicję normy, znam słownikową definicję normy, ale norma i normalność i naturalność to są takie dla mnie takie słowa, które wszyscy o nich mówią i trochę tak jak Yeti. Wszyscy o nich mówią, ale nikt ich nigdy nie widział. I tak mi się skojarzyło. Z tymi pomidorami z dzieciństwa to jest tak, że to nie tylko były inne odmiany, ale również te pomidory, kiedy już się w końcu pojawiały po zimie, to one faktycznie mogły smakować lepiej, bo byliśmy potwornie stęsknieni. Wiesław Michnikowski śpiewał Adio pomidory, adio utracone
ukochane, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Tak było. Brakowało przez całą zimę bardzo wielu produktów, które dzisiaj uważamy za oczywiste. Nie było brokułów, to oczywiste. Właściwie większości warzyw przez całą zimę nie było. Z owoców były dostępne jabłka. Jak to wpływało na bilans diety? Czy w ogóle było możliwe skomponowanie diety zbilansowanej w tak trudnych warunkach? Na pewno myślę, że było możliwe, aczkolwiek było zadaniem bardzo, bardzo trudnym, żeby przy tak niewielkiej dostępności tutaj przygotować coś z jednej strony wartościowego pod względem wartości odżywczej, a z drugiej strony jeszcze smacznego. Więc tutaj chylę czoła gospodyniom, które przygotowywały ziemniaki czy produkty mączne na tysiące sposobów. U mnie ziemniaki przez całą zimę leżały w... Chciałam powiedzieć w garażu. Jakim garażu? W piwnicy. Nie było garażu u mnie w domu. No i one chyba traciły wartości odżywcze, prawda? Tak, zdecydowanie. Tutaj utrata jest głównie witamin i taką witaminą, która najbardziej jest narażona na zmiany przechowalnicze, na rozpad, to jest witamina C. A właśnie często, wbrew pozorom ziemniaki, mimo tego, że nie zawierają dużej ilości witaminy C, przez to jak dużo ich jemy, są dla nas, dla Polaków, znaczącym jej źródłem. Wracając jeszcze do tego, czy to jedzenie w Zagierka było lepsze, musiałam zrobić szeroki wywiad środowisko, ponieważ sama nie pamiętam, jak ono, nie wiem, jak smakowało, więc jedna z osób mi powiedziała, że Zagierka. Zagierka to rzeczywiście było lepsze, bo zagobunki po prostu nie było. Zero-jedynkowo. Z tego względu myślę, że to jest podobny mechanizm jak z pomidorami, że w momencie, kiedy jesteśmy przez te długie, zimowe miesiące wypuszczeni, tak nam brakuje tego smaku, jak w końcu, że tak powiem, pojawią się te pomidory, rzucą je, to one postrzegamy jako coś wspaniałego. A teraz pomidory mamy cały rok. I to jeszcze szereg odmian, każdy może sobie znaleźć coś, co woli. Jedni wolą jajo, malinowe, bawole serce. Proszę bardzo. Ja się pozwolę troszeczkę nie zgodzić, bo my jesteśmy wszyscy bardzo rozbestwieni. Ale to, że my mamy pomidory przez cały rok, to jest ostatnie 10 lat, czy 20, czy może nawet 30, ale 50 lat, czy 60 lat temu, to mieliśmy takie same metody przechowywania żywności jak 400 lat temu. Czyli można było kopcować kartofle, kopcować marchew, kopcować kapustę. I jakoś się tej populacji na terenie Europy Środkowej udało przeżyć. I to bez strasznego szkorbutu. Więc my jesteśmy teraz bardzo rozbestwieni i uważamy, że wszystko można i że brak określonego produktu nam to będzie bardzo przeszkadzał. Ale jak mówiłem, hedonistyczny aspekt żywności, czyli to, że musimy cały czas jeść smacznie, to jest naprawdę wymysł ostatnich czasów. Bo przez bardzo długi czas po to jedliśmy, żeby nie umrzeć z głodu. Ale mieliśmy znacznie więcej tak naprawdę metod konserwowania żywności, prawda, niż obecnie. Były akiszenie, a marynowanie. Jak to jest? Czy to jest... A ile można zakisić, ile można zamarynować i ile z tego pokrywa zapotrzebowanie kaloryczne? No na kapuście jechali wszyscy przez całą zimę. Kapustę można przechować całą zimę, nawet nie kiszoną. O. Kartofle można przechować, marchew można przechować, groch można przechować. No to mamy fasole. Dietę. Mamy. Ale czy zbilansowaną? Sądzę, że paru tysięczno lat osadnictwa na tym terenie, sądzę, że tak, że ona jest zbilansowana. Dobra. Też jestem zdania, że dało się ją zbilansować, ale to, co powiedziałam wcześniej, to było szalenie trudne zadanie. Proszę Państwa, ile z obecnych tu osób zrobiło przetwory na zimę? Kto zrobił soki, kto zrobił dżemy, kto zrobił kapustę kiszoną, kto zrobił ogórki, kto, co jeszcze może, buraczki w słoiczkach? A grzybki. Grzybki, dobrze, grzybki. Proszę Państwa. Bardzo się cieszę, że tutaj się pojawiły jakieś dłonie w górze, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, las rąk to nie był. Kiedyś żeby w miarę porządnie przetrwać tą zimę, to tutaj w każdym domu coś się robiło. Absolutnie, nic się nie marnowało. Mamy tutaj specjalistę od tego, żeby się nie marnowało, Marcina Tischnera, który wie, w jaki sposób wykorzystać wszystko do... Panie Marcinie, mogę na chwileczkę, bo muszę tu przerwać, dobra, bo muszę tutaj...
pani się nie obrazi, pani magister, ale uległa pani doktor, jeszcze lepiej. Teraz już się obrażę. Pani doktor, pani się nie obrazi, ale muszę pani użyć jako przykładu, niestety, bo uległa pani dwóm zjawiskom, zniekształceniom dwóm poznawczym. Pierwszy to jest efekt autorytetu, czyli starszy kolega panią zdominować próbował, bo pani wiedziała, co chciała powiedzieć i pani miała rację. I drugi to jest ten efekt tego gromadnego myślenia, bo tak za dużo ludzi przytakiwało i za dużo ludzi się śmiało poniekąd świetnej wypowiedzi. Ja tutaj nie mówię, że nie. Tyle tylko, że chciałam przypomnieć, że te 400 tysięcy lat osadnictwa i, czy innych cyfr, które tu wymieniamy, chciałam przypomnieć, że tak naprawdę długość życia w ostatnim czasie nam się wydłużyła, a wcześniej to dożywaliśmy ledwo tych 40 lat. Więc jednak coś było nie tak w tym naszym sposobie bilansu. Nie tylko to. Nienaturalna nie medycyna. Tylko to. Nie tylko to, ale coś jednak było w naszym stylu życia i w naszym sposobie funkcjonowania i robienia i obróbki żywności, że jednak to też jednak ma znaczenie i zgadzam się z panią doktor, że to w jaki sposób, że warzywa, owoce i inne rzeczy, które przechowują, tracą swoje wartości odżywcze i kiedyś bilansowanie było jednak trudniejsze. No tak, ale to jeszcze pytanie do jakiego kontekstu czasowego się odniesiemy. Jeżeli się odniesiemy do, nie wiem, 400-500 lat wstecz, absolutnie się zgadzam. Natomiast jeżeli odnosimy się do tego, jaka ta żywność była 30-40 lat temu, to de facto dopiero się dowiemy za kolejne lata, kiedy osoby, które wtedy się żywiły, też wszystko prawda. Drogie panie, dajmy dojść do głosu panu Tischnerowi. Teraz tak, ja już się zacikam. Jeśli chodzi o niemarnowanie żywności w ogóle taką, no to też mam taki problem jak koleżanka, że tutaj no nie miałem przyjemności żyć w czasach tych 30-40 lat temu. Nie wiem, czy to temu. Można nazwać przyjemnością. Natomiast mam taką personalną przyjemność, że mogę obserwować moją babcię i tego, w jaki sposób ona sobie radzi na własnym gospodarstwie na wsi, na Podkarpaciu koło Brzozowa. Wychowałem się w domu jednorodzinnym w małym miasteczku, Starym Sączu, gdzie sam na przykład widziałem, w jaki sposób, pomimo tego, że mieliśmy działkę, uprawialiśmy tam warzywa, ale też co tydzień jeździliśmy do supermarketu, żeby robić zakupy. No i w tym momencie ja, mieszkający w Warszawie, który o takiej idei nie ma żywności, czyli coś, co dla mojej babci jest czymś absolutnie racjonalnym, naturalnym, polegało, jakby to był bardziej wymóg, no jakby ja musiałem się zachłysnąć jakby ideologią, ruchem amerykańskiej blogerki, która wprowadziła, tak powiedzmy 10 lat temu, taką filozofię jak zero waste. I w tym momencie ja odkrywam, że przecież zakupy można robić bez folii, bez jednorazowych opakowań, że wodę można pić nie tylko z butelek, ale na przykład z kranu. To jest coś, co musiałam dopiero odkryć poniekąd na nowo. Coś, co dla mojej babci jest absolutnie czymś oczywistym. No ja ze względu na to, że wychowywałam się jednak w domu, w którym być może mniejszą uwagę do tego przykładano, no teraz w tym momencie odkrywam na nowo. Wydaje mi się, że spora część osób tutaj na sali, przynajmniej to jest takie moje wrażenie, odkrywa to w podobny sposób. W domach PRL-owskich mało co się marnowało. Właściwie staraliśmy się, żeby nic się nie marnowało. Nawet obierki były bardzo dobrze zagospodarowywane. Natomiast mnie jeszcze tutaj jedna rzecz nurtuje odnośnie tych pomidorów, które tutaj jak leitmotiv w głowie siedzą. Jak było z transportem takich towarów w okresie 30-40 lat temu? Czy one docierały do tych naszych sklepów, z których zdobywaliśmy te produkty, tak w tak dobrym stanie, jak to się dzieje obecnie? Czy tam jakieś były różnice, które znacząco wpływały czy na wartości odżywcze, czy chociażby, nie wiem, na jakieś zagrożenia biologiczne związane z transportem? Nie wiem. Ale postaram się trochę odpowiedzieć. Mianowicie taka produkcja roślinna, owoce, warzywa, również się bardzo zmienia i zmieniają się również odmiany, które są stosowane, które są zalecane. I nie tylko one są dobierane pod kątem własności smakowych, bo to jest coś, co jest bardzo trudne i w zasadzie idzie ku takiemu niezbyt dobremu, raz zmniejszeniu różnorodności, dwa jabłko czerwone, słodkie,
lekko kwaśne, chrupkie. I jabłko zielone, mniej słodkie, no i to wystarczy. Na pewno się te odmiany zmieniają. Nie wiem, czy to zawsze idzie w dobrym kierunku, bo na przykład jednym z bardzo ważnych kryteriów dla handlu to jest odporność na transport. Z drugiej strony, dzięki odporności na transport możemy mieć bardzo dużo owoców, warzyw, których inaczej byśmy do nas nie mogli sprowadzić, na przykład z cieplejszego klimatu. Ale więc konserwanty też chyba mają coś do roboty tutaj. Znaczy konserwanty stosuje się wyłącznie na te owoce, które są z niejadalną skórką, czyli to są cytrusy, banany. I to jest mój raz, tego się nie je, bo skórki się poza specjalną dziedziną, czyli skórką do przemysłu cukierniczego, nie je się, a nie jest dobre, żeby je spleśniały owoce. Więc tu się jak najbardziej stosuje substancje antygrzybowe. Ja jako dietetyk się zgadzam, nie jest dobrze jeść spleśniałe owoce. Warzywa też. Dziękujemy za fachową opinię. Mamy taką refleksję, że właściwie z tego, o czym mówimy, ja mam przynajmniej takie odczucia, że można coś wynieść pozytywnego z tego, co pan powiedział o niemarnowaniu, o tym, że mamy taką sytuację i cały czas tutaj się skupiamy podczas tego festiwalu na tym, żeby nie marnować niczego, żeby środowisko oszczędzać, żeby dawać sobie radę jak najbardziej minimalistycznie. I tutaj myślenie o tym, co zrobić z resztkami, co zrobić, aby nie pakować w folię, czy starać się używać naczyń wielokrotnego użytku, czy opakowań, to jest moim zdaniem zasadnicza myśl płynąca z tej przynajmniej naszej rozmowy. Tak, zgadza się. Jeszcze tutaj bym dodał, że nawet jeśli już coś powstaje, to najlepiej było, żeby to były właśnie resztki organiczne, które poddajemy przynajmniej chociaż kompostowaniu. Więc tutaj wiadomo, ograniczajmy jednorazowy plastik, a jeśli w ogóle nie musimy kupować, to też zastanówmy się, czy faktycznie jest sens jechać do sklepu, bo wydaje mi się, że znaczna część marnowania wynika z tego, że po prostu nie planujemy sobie zakupów i nagle będąc w sklepie, a już zwłaszcza będąc w sklepie i będąc głodnym, robimy tych zakupów dużo więcej niż ich potrzebujemy. Zdecydowanie ja tak mam. Nie jeżdżę już do sklepów na głodniaka. Dziękujemy bardzo naszym ekspertom. Czy eksperci z sali chcą coś dodać? Pan doktor Sowa. Ja znowu może troszeczkę rzucę... Burzę naszą idyllę, tak, prawda? Tak, znowu pan nam wszystko zepsuje. Tak, ale rzucę troszeczkę danymi. Czy jedzenie kiedyś było lepsze? To kiedyś, to trudno dojść do takiego, powiedzmy, konsensusu, kiedy to było kiedyś. Pewnie kiedyś to jest wtedy, kiedy pamiętamy. I tutaj chciałbym powiedzieć, że w ostatnich 20 latach długość życia faktycznie w Polsce wydłużyła się mniej więcej o 4-5 lat. To nie tylko jedzenie, ale jakiś tam układ, jakieś tam znaczenie tego jedzenia na pewno jest. I kiedy mówimy o marnowaniu żywności, to warto pamiętać, że 30% tego, co produkujemy, jest marnowane, czyli jest zjadane przez owady, bakterie, grzyby, gryzonie. No i dużo oczywiście my też marnujemy, ponieważ kupujemy za dużo w większych opakowaniach i nie gospodarujemy tym racjonalnie. Na pewno tutaj można by sporo poprawić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo naszym ekspertom i brawa wielkie. Teraz eksperci do następnej naszej części, już państwo ich zdążyli poznać, ponieważ albo się już pojawiali, albo się już odzywali. Zapraszamy panią Agnieszkę Szymecką-Wesołowską, prawniczkę z Centrum Prawa Żywieniowego, Marcina Rodkiewicza z tygodnika Polityka i pana Sławomira Sowę, genetyka z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. I mamy temat gorący. Tak, temat gorący o modyfikowaniu jedzenia, o modyfikowaniu żywności szeroko rozumianym, bo
Zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło nam się takie bardzo silne przekonanie, że do tej pory nie było modyfikowane nic, a potem się pojawili ci źli naukowcy, a już najgorsi to ci biotechnolodzy i tacy różni, i zaczęli nam grzebać w tym jedzeniu i narobili tych modyfikacji, które są niebezpieczne, szkodliwe, zagrażające właściwie wszystkiemu. I pytanie pierwsze, czy co my tam mieliśmy na obrazku, jabłka, banany, grejpfruty, ale też kalafiory, jarmuż, czy to jest żywność, która nie jest modyfikowana? To, aż nawet pójdźmy jeszcze w krowy, świnie i owce. Czy to są rzeczy, które nie były do tej pory modyfikowane? Czy to są zupełnie naturalne? Odwołam się do tej naszej naturalności. Pan Sławomir Sowa. Ja myślę, że słowo modyfikować to znaczy zmieniać. I trzeba sobie może wyjaśnić również, ponieważ z tymi terminami często mamy problemy, co znaczy modyfikować. Żywność modyfikowana od dawna, obróbka termiczna to jest modyfikacja żywności. Nikt o tym nie myśli, że w ten sposób zmieniamy strukturę i na przykład niedawno okazało się, że przez to, że gotujemy warzywa, to jest ich jakby skład, może nie skład, ale ich właściwości kaloryczne się zmieniają, zapominaliśmy o tym. To, o czym pan mówił, to modyfikacje, które często przeciwstawiane są produktom naturalnym. I w tym wypadku należy powiedzieć, że ludzie również modyfikowali organizmy, które służą jako żywność. Krótko mówiąc, w takiej formie, które my dzisiaj spożywamy, i to wszystkie warzywa, owoce, czy zwierzęta, czy nawet zboża, one nigdy by w przyrodzie nie powstały. One powstały poprzez, w przypadku zbóż, tysiące lat hodowli, selekcji, wybierania tych genotypów, które są dla nas najbardziej wartościowe. Ten przykład kukurydzy to był bardzo dobry przykład. Krótko mówiąc, w takiej formie by nie powstały, a dopiero dalej mówimy o modyfikacjach genetycznych. Tak? I to jest następny element, czy można powiedzieć, następny krok, jeśli chodzi o modyfikacje organizmów. Nie chodzi nie o modyfikacje żywności. To skoro padło hasło o tych modyfikacjach genetycznych, no to musi paść skrót GMO. I tu pytanie, co to jest... Co to jest GMO właściwie? Bo to jest słowo, które zostaje wykorzystane w ostatnich latach bardzo intensywnie przez kilka organizacji z taką jedną na czele, które to organizacje zrobiły z tego straszak na ludzi. Marcin, co to jest GMO? Ja myślę, że Sławek byłby tutaj bardziej kompetentny do powiedzenia, bo GMO to jest... Zaliczenie czegoś do GMO wynika z definicji prawnej, zgodzisz się, Sławku. Natomiast ten termin, patrząc tak na to bardziej racjonalnie i abstrahując trochę od prawa, czyli czy też bardziej literalnie, znaczy jeżeli zastanawiamy się nad czymś, co jest zmodyfikowane genetycznie, no to wszystko, co uprawiamy, jest zmodyfikowane genetycznie przez człowieka. Natomiast w pewnym momencie przyjęto definicję prawną GMO, która, no mówiąc tak bardzo ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, wyodrębniła organizmy, które są zmienione za pomocą precyzyjnych narzędzi inżynierii genetycznej. Między innymi to polega na przykład na skopiowaniu genu z bakterii do kukurydzy albo z wirusa do papai. To są przykłady takich modyfikacji genetycznych, ale niekoniecznie muszą one też polegać na kopiowaniu genów pomiędzy organizmami. I z pewnych powodów, no tutaj mógłbym bardzo długo mówić, oczywiście czego nie zrobię, to GMO
GMO prawne stało się takim straszakiem, czymś, co nie jest akceptowane przez opinię publiczną, czego ludzie się boją, chociaż jak się pyta ludzi w badaniach opinii publicznej, to się okazuje, że niewiele na ten temat wiedzą. Wydaje się, że tu ważnym elementem jest to, o czym wspomniałeś, to znaczy GMO to jest pewna, to jest twarda definicja prawna, natomiast GMO nie jest ani dobre, ani złe, to znaczy GMO to jest zestaw narzędzi, tak, które są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane na bardzo różne sposoby. Zdaje się, że jak do tej pory nie znamy wykorzystania takiego, tych narzędzi, które, dzięki którym powstaje GMO, które byłoby niebezpieczne dla zdrowia, życia lub środowiska. Znamy? Znaczy teoretycznie można by coś takiego zrobić. No teoretycznie, jak z nożem można. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo pewnie by było to mocno skomplikowane, ale nie wiem, przenieść geny z muchomora sromotnikowego do pszenicy, te geny odpowiedzialne za produkcję toksyn i ta pszenica by zabijała ludzi, no tylko po co to robić. Natomiast rzeczywiście jest istotne to, o czym wspomniałeś, że jakby jest dziwne skupienie się na metodzie, czyli tak jakby, nie wiem, gwóźdź wbity pistoletem do gwoździ był gwoździem gorszym niż gwóźdź wbity młotkiem. I to odnosi się do tego, że starsze metody modyfikacji genetycznych, jak wspomniane przez was promieniowaniem jonizującym, które wywołuje dziesiątki tysięcy mutacji, czy też wywoływanie mutacji w roślinach za pomocą substancji chemicznych, co stosowane jest od pół wieku, to napromieniowywanie też. No, dlaczego ono nie budzi wątpliwości? Znaczy, no to też cały proces za to odpowiadał, że w nas jakby intuicyjnie się budzi taka obawa przed zanieczyszczeniem, że to przenoszenie genów między organizmami, kopiowanie genów między organizmami, że jak się przeniesie z bakterii do pszenicy, już nie daj Boże z ryby do pomidora, to też ludziom się wydaje, że ten takie pomidor... Takie nienaturalne. Że to jest kompletnie nienaturalne, że temu pomidorowi łuski zaczną wyrastać, albo on będzie miał rybi posmak. No każdy, znaczy ktoś, kto ma blade pojęcie o genetyce, wie, że kopiując jeden czy dwa geny z ryby nie spowoduje się, że ten pomidor będzie rybi. No, czy też było takie pytanie do jednego z genetyków, czy jeżeli się skopiuje jeden albo dwa geny, na przykład z krowy do kukurydzy, to czy wegetarianin będzie albo weganin będzie mógł jeść tę kukurydzę? No i odpowiedź padła, to będzie mógł jeść, dlatego że ta kukurydza nie stanie się zwierzęca przez to, że ma jeden gen przeniesiony, skopiowany. Poza tym te różnice też, że taka czystość genetyczna, to też są pewne wyobrażenia, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Ta obawa przed GMO i przed tymi modyfikacjami jest w jakimś stopniu specjalnością europejską. To znaczy Europa jest wolna od GMO, a Polska to już w ogóle najbardziej. Chciałem zapytać, jak to jest? To znaczy, jak jest rzeczywiście z tym przekonaniem, że my żyjemy w jakiejś takiej zielonej oazie otoczonej tym złym GMO? Okej. My zapytamy prawniczkę, dlatego że zacznijmy od prawnego punktu widzenia i od tego, jak to wygląda, no właśnie, jak to wygląda litera prawa. To ja bardzo chętnie zaczepię się właśnie o tą metodę, na której się skupiamy i której się tak bardzo boimy, bo ona w bardzo ciekawy sposób obrazuje różne podejście, nasze europejskie w ogóle do nowych technologii i podejście chociażby amerykańskie. Tam obowiązuje zasada tak zwanej istotnej równoważności, czyli badamy produkt końcowy, czy on jest i w jakim stopniu porównywalny do produktu konwencjonalnego, czy jest z punktu widzenia mikrobiologicznego w porządku, czy organoleptycznie jest w porządku, sensorycznie i tak dalej. Metoda jest absolutnie wtórna. Natomiast w Unii Europejskiej bardzo się tych metod boimy, bardzo, do tego stopnia, że wyznajemy taką zasadę ostrożności. Jak czegoś dobrze nie znamy, to lepiej wprowadzić pewne ograniczenia. No i oczywiście prawo jest tym narzędziem, które te ograniczenia tutaj nam wprowadza. I to jest taki punkt wyjścia, myślę, w ogóle do dyskusji w Europie o nowych technologiach.
Okay. I to też jest jeden z błędów poznawczych, który bardzo często naszej ludzkości tutaj sekunduje, czyli właśnie ten taki strach przed nowościami i takie za bardzo albo skupienie się na jakimś jednej rzeczy, albo z kolei zbyt szerokie patrzenie na jakiś dany problem, to jakby hamuje zawsze naukę i zawsze będzie hamowało naukę i to ten lęk Unii Europejskiej przed różnymi nowościami jest właśnie jednym z błędów poznawczych, który jest bardzo często stosowany i który bardzo często występuje. To ja jeśli mogę jeszcze sekundeczkę a propos właśnie tego lęku i strachu przed nowymi metodami, to proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica w podejściu nawet regulacyjna do barwników pochodzenia naturalnego do tak zwanej żywności barwiącej. To jest bardzo fajny, ciekawy temat, ponieważ mamy, jak wiemy, mamy wykaz dopuszczalnych do żywności substancji dodatkowych i tam między innymi na liście pojawiają się takie pozycje jak riboflawinek, czyli witamina B2, pojawia się chlorofil, pojawiają się betaniny. To są wszystko substancje pochodzenia naturalnego, które zostały uzyskane w wyniku ekstrakcji selektywnej, czyli został wyekstrahowany sam pigment. Taka substancja musi być oznaczona jako E albo całą jej nazwą. Musi ją poprzedzić informacja o funkcji technologicznej, a wiadomo jak konsumenci podchodzą do obecności dodatków w żywności. Natomiast jeśli mamy ekstrakcję nieselektywną, sok z buraka chociażby, czy jakiś ekstrakt ze szpinaku, on się kwalifikuje jako żywność barwiąca i wystarczy, że na etykiecie napiszemy tylko sam szpinak, czy sam sok z buraka. O ile to lepiej brzmi, prawda? Takie naturalne. I to się pięknie wpisuje w taki trend clean label, czyli teraz producenci bardzo lubią czyścić swoje etykiety właśnie z takich niepożądanych przez konsumentów oznaczeń i właśnie ta żywność barwiąca tutaj jest odpowiedzią na to, tylko jak dotkniemy tego źródła, to widzimy, że tak naprawdę znowu wszystko rozbija się o tą metodę, tak? Pan Sławomir, co? Nie wiem, czy mogę się z panią prawnik nie zgodzić troszeczkę, ale chyba muszę. Różnice, o których pani wspomniała, dotyczące GMO w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych nie dotyczą, oprócz powiedzmy ostatnich orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepraszam, ponieważ klasyfikacja produktów jako GMO jest oparta na tych samych zasadach. Czyli mamy tutaj zarówno technologię, jak i produkt końcowy. Ale te różnice dotyczą raczej postrzegania przez konsumentów, czyli w Unii Europejskiej produkty GMO, żywność genetycznie zmodyfikowana i pasza muszą być oznakowane, a w Stanach Zjednoczonych to znakowanie jest niewymagane. I tu jest główny problem. Krótko mówiąc, żywność genetycznie zmodyfikowana, czyli wytworzona z GMO, czy zawierająca GMO, to już jest nieistotne. W Stanach Zjednoczonych, jeśli uznamy, że jest tak samo bezpieczna, jak żywność, którą ma zastąpić, ta żywność konwencjonalna, ona trafia do obrotu bez konieczności znakowania. A w Unii Europejskiej, mimo że oceniliśmy również w postępowaniu, które nazywamy oceną ryzyka, że ta żywność jest tak samo bezpieczna jak żywność, którą ma zastąpić, czyli którą spożywamy, która ma historię bezpiecznego stosowania, to jednak ta żywność musi być oznakowana i przez to postrzegana jest jako GMO i przez to postrzegana jest negatywnie przez konsumentów. Ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo w końcu udało mi się pana Sowę również znaleźć na błędzie poznawczym, który zastosował. Ale, bo ja się też cieszę, specjalnie to zrobiłem. Wiedziałam. Tak naprawdę mamy taką tendencję do tego i ja bym chciała, żebyście też państwo mieli tego świadomość, że to, że ja mówię, że państwo macie błędy, zdarzają wam się błędy poznawcze, to nie znaczy to, że mi się nigdy w życiu błędy poznawcze nie zdarzają, bo zdarzają mi się tak samo często jak wszystkim innym ludziom. Na tym polega po pierwsze człowieczeństwo. To jest jedno. Ale dwa, mieliśmy tu do czynienia z takim początkiem wypowiedzi, ja tutaj się nie będę zagłębiać w kwestie prawne, bo jednak ich faktycznie też nie znam.
ale pan powiedział coś takiego, że się nie zgodzę z panią prawnik, z wyjątkiem kilku ostatnich orzeczeń sądu, to wszystkie inne mówiły o czymś innym. I to jest takie dopasowanie do naszej teorii tych wniosków, które tylko nam pasują. Istnieje coś takiego, tak właśnie szerzą się tak naprawdę ruchy pseudonaukowe, które, abstrahując od tego, bo to jest taka drobnostka, tak, przy całej kompetencji, którą pan dzisiaj wykazuje i jakby ja tutaj chylę czoła, bo jestem zauroczona i sposobem mówienia i sposobem przekazywania wiedzy, który jest irracjonalny i emocjonalny wbrew pozorom u pana, więc jakby tutaj chylę czoła, ale istnieje coś takiego, że mamy taką tendencję do pomijania tego, co nam nie pasuje do naszej teorii i dostosowywania tylko tych faktów, które są nam potrzebne. I takie coś też istnieje i bardzo sprytnie manipulatorzy to, bo dzisiaj rozmawiamy w gronie ekspertów, a manipulatorzy wykorzystują to przeciwko nam i przeciwko nauce tak naprawdę. Ja dziękuję za ten komentarz. Myślę, że on jest właściwy, ale on niestety nie oddaje całej złożoności tej sprawy. A mianowicie wspomnieliśmy tutaj konkretnie o pewnych technikach inżynierii genetycznej, tych technologii, które używa się do modyfikacji genetycznej, jest bardzo dużo. Można powiedzieć transformacja genetyczna, mutacje indukowane oligonukleotydami, nukleazy z motywem palców cynkowych i tak dalej. Mnóstwo bardzo dziwnych technologii. I to, o czym ja wspomniałem, to chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o większość technik inżynierii dotyczących inżynierii genetycznej, to mamy konsensus zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, że one prowadzą do uzyskania GMO, klasyfikowanego jako GMO regulowane przez prawo. Tutaj Marcin bardzo dobrze wspomniał, proszę Państwa. GMO można podzielić na kilka grup. Wszystko, co spożywamy dzisiaj, zostało zmodyfikowane genetycznie, ale okazuje się, że nie wszystkie GMO są regulowane przez prawo. To jest też takie dokładne czytanie ze zrozumieniem definicji. Krótko mówiąc, mutageneza prowadzi do modyfikacji genetycznych, ale w Unii Europejskiej do niedawna nie było stosowane, nie było traktowane jako GMO. Okazało się, że nowe techniki innowacyjne, które indukują mutagenezę, to już jest GMO. Tylko pokazuje, jak bardzo to jest skomplikowane. Ja co do tego w ogóle nie mam dwóch zdań. Tym jednym moim zdaniem ja na pewno nie mogłem tych wszystkich kwestii wyjaśnić. Może tylko jedna rzecz jest najistotniejsza, żeby zapamiętać z tego wszystkiego. Proszę Państwa, GMO to stworzył w rzeczywistości człowiek. Czyli to my sobie wymyśliliśmy definicję GMO, mimo że różne modyfikacje genetyczne istniały w przyrodzie, to znaczy bakterie potrafią modyfikować rośliny, ale ponad ćwierć wieku temu człowiek podejrzał, jak to robią bakterie i pomyślał sobie, że może również wykorzystać je do modyfikacji genetycznych, ponieważ różne techniki były nieznane, no to stworzono specjalną definicję i pomyślano sobie, należy oceniać ryzyko. Tylko że ćwierć wieku minęło, definicja się nie zmieniła, którą my stworzyliśmy, nauka poszła do przodu i dziś są inne techniki modyfikacji genetycznych, które zupełnie no, nie pasują, można powiedzieć, do tej definicji i wydaje mi się, że jesteśmy blisko tego, żeby tą definicję zmodyfikować. W takim razie ja chciałem jeszcze zapytać o rzecz, która mnie osobiście szczególnie denerwuje, chociaż może nie jest bardzo ważna, mianowicie znakowanie żywności znaczkami bez GMO, zawsze są zielone, takie naturalne. Jak to jest ze znakowaniem żywności nie zawierającej GMO oraz zawierającej GMO, zwłaszcza, że ostatnio się tu zmieniły przepisy? Pani Agnieszka Szmecka. Tak, od stycznia przyszłego roku wchodzi rzeczywiście u nas w kraju nowa regulacja, mówiąca właśnie o tym, kiedy będzie można zamieszczać na etykietach informację, że żywność jest wolna od GMO. I tutaj będziemy mieć, producenci będą mieli do dyspozycji dwa rodzaje znaczków. Jeden znaczek bez GMO i on będzie dotyczył żywności roślinnej. I znaczek wyprodukowano bez GMO i on będzie dotyczył żywności odzwierzęcej. Tak? Czyli będzie mógł się pojawić na mięsie, na mleku, na jajkach. I tutaj dosyć istotną rzeczą myślę jest to, że ta regulacja ona troszkę oszukuje
konsumenta, ponieważ de facto te znaczki, czy w ogóle informacje na ten temat, że żywność jest wolna bez GMO, będzie mogła być zamieszczana na produktach, które de facto albo zawierają w jakimś stopniu żywność genetycznie modyfikowaną, czy tam substancje, czy produkty genetycznie modyfikowane, chociażby substancje dodatkowe, enzymy, aromaty, albo też w przypadku zwłaszcza produktów zwierzęcych zostaną wprowadzone takie okresy karencji, czyli tylko okresy, w których zwierzę nie będzie mogło być skarmiane paszą GMO, a poza którymi zwierzę będzie mogło być skarmiane paszą GMO. No i teraz pytanie, na ile przeciętny Kowalski będzie miał wiedzę w zakresie tego, że w ogóle istnieją jakieś okresy karencji i że rzeczywiście, czy tutaj i w jakim zakresie zwierzęta wcześniej miały jakiś kontakt z żywnością czy z produktami genetycznie modyfikowanymi. Oczywiście abstrahując od tego, czy to jest pozytywne czy negatywne, ja w tym widzę tylko swojego rodzaju no, niedomówienie co najmniej w stosunku do konsumentów. Znaczy, dla mnie jest to irracjonalne, znaczy jest w pewien sposób racjonalne, natomiast jest to negatywne stygmatyzowanie pewnej technologii. Racjonalne w tym sensie, że jest to w interesie pewnej grupy producentów, która chce zrobić sobie dobry marketing tym, że o, ma produkty bez GMO, czyli czytaj zdrowsze, lepsze i tak dalej, co jest nieprawdą oczywiście. I nie ma to na celu informowania, czym się uzasadnia takie etykietkowanie, bo gdyby konsument miał być poinformowany, to dobrze, to powinien, to dlaczego ma nie być poinformowany, że dany produkt powstał dzięki mutagenezie? Tylko wtedy by się okazało, że te ekoprodukty są też genetycznie zmodyfikowane, więc no, to zniszczyłoby sens tego całego systemu, a on jest po to, żeby, tak jak powiedziałem, stygmatyzować produkty, stygmatyzować negatywnie. Ja myślę, że warto pamiętać, że znakowanie żywności genetycznie zmodyfikowanej odnosi się tylko i wyłącznie do takich organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które zostały ocenione jako tak samo bezpieczne jak konwencjonalne. Czyli mówimy tutaj tylko o tych autoryzowanych GMO, bo tylko te mogą być w naszej żywności, czyli tak samo bezpieczne, czyli jak żywność, którą mają zastąpić. I teraz znakowanie nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, bo bezpieczeństwo zostało ocenione na wcześniejszych etapach, czyli dopuszczenia tych produktów do obrotu na rynek. Nie ma nic wspólnego ze smakiem, nie ma w tym wypadku. Nie ma nic wspólnego z wartościami odżywczymi. To są dokładnie takie same produkty, chyba że ten skład byłby zmieniony. Ale mówię o tych produktach, które są dostępne. Czyli dla konsumenta to nie jest ważna informacja, taka jak zawartość tłuszczu, cukru czy jakiś powiedzmy konserwantów. Czy konsumentom udało się wmówić, że jest to dla nich istotne? Tak. Nawet można, ja powiem, takie coś kontrowersyjnego. Czasami to mówię, ludzie się potem denerwują na mnie, no ale proszę Państwa, prawo dopuszcza, żeby produkty oznakowane jako ekologicznie zawierały więcej GMO niż te, które są oznakowane jako GMO. To wynika z konstruowania tego prawa żywieniowego dotyczącego znakowania. Konsumenci nie rozumieją tego. Konsumenci świadomi szukają informacji o GMO i o innych zasadach znakowania, ale niewielu z nich naprawdę rozumie, jakie są wymagania, jakie są zasady, no bo to już jest troszkę zbyt skomplikowane i zbyt trzeba by się głębiej wgryźć, a my chcielibyśmy, żeby rzeczy były proste. GMO, nie GMO i kupujemy sobie oczywiście szkodzące, to, co nie szkodzące i wtedy jest wszystko prawidłowo, bo to odnosi się do tego, jaki jest nasz mózg. Nasz mózg jest taki, że bierze pierwsze z góry, czyli bierze to, co jest dla nas najbliższe, to, co już znamy i najbardziej prawdopodobne. I teraz ja mam takie pytanie do Państwa. Czy Państwo wiecie, dlaczego lekarze teraz, odnoszę się do tej grupy zawodowej, przegrali z pseudonauką i tutaj nie ma czegoś takiego jak medycyna alternatywna, ale tu już o tym rozmawialiśmy, że trudno znaleźć jakby zamiennik tego słowa. Dlaczego my przegraliśmy? Dlatego, że nam się wydawało, że jeżeli my posiedliśmy w
wiedzę dotyczącą medycyny, to wszyscy nas koło będą słuchać i że tylko racjonalne argumenty będą trafiać. A się okazało nieprawda. Okazało się, że ten, kto poruszał emocjonalne dowody anegdotyczne, dawał dowody anegdotyczne, one poruszały tysiące, jeśli nie miliony, i za tym szła cała reszta ideologii, która została stworzona. I tak samo wszyscy inni wykorzystują trudne słowa, jak GMO, jak żywność modyfikowana, słowo modyfikowana, tak jak państwo sami mówicie, jest niczym innym jak gotowaniem danego produktu i to jest już modyfikowanie. A tego ludzie nie wiedzą, bo słowo modyfikowanie brzmi jakoś trudno, naukowo, a istnieje w nas coś takiego i to się nazywa właśnie to myślenie gromadne, ono jest bardzo niebezpieczne i bardzo takie spychane na bok, bo wszystkim się wydaje, że mnie to nie dotyczy, a jednak nas dotyczy i boimy się wychylić. Jeżeli 100 osób mówi tak, to jest modyfikowane, to znaczy złe, to ta jedna, która zaczyna racjonalnie myśleć, będzie się bała wychylić spośród tych 100, bo zostanie przytłoczona przez te 100. I to myślenie gromadne jest bardzo niebezpiecznym myśleniem. Druga rzecz, że brak wiedzy, a to, jakim my ludzie związani z nauką, przekazujemy naszą wiedzę dalej i ta wiedza idzie dalej do ludzi, jest niezwykle ważne i niezwykle jest istotne do tego, co ludzie usłyszą z tego, co my mówimy. Bo czy oni usłyszą, że my mówimy coś, co ma sens, czyli ej, skupmy się na tym, co jest dobre, a co jest niedobre, a nie skupiajmy się na dokładnej definicji prawnej, bo możemy w tym zagubić się. Ja, laik prawa, mogłabym się zagubić w meandrach prawniczych. Tak? Zdecydowanie lepszą jest dla mnie informacją to, co państwo dzisiaj na przykład mówiliście tutaj wszyscy po kolei. Dziękujemy bardzo. Musimy kończyć, bo czas nas goni, a Ola mi posyła mordercze spojrzenia. Tego się najbardziej boję. Zaraz będziemy rozmawiać o dietach na skróty, a tymczasem brawa dla naszych panelistów. Zapraszamy tutaj do nas na scenę Małgorzatę Mintę, prowadzącą bloga Minta Eats, doktor Hannę Wilską ponownie, dietetyczkę oraz psychologa zdrowia Mateusza Banaszkiewicza. I naszym tematem są diety na skróty. Innymi słowy, chcemy porozmawiać o takich wytrychach, których czasami używamy, żeby pokryć to, że niekoniecznie przestrzegamy zasad piramidy żywieniowej, zasad zbilansowanej diety, że ruch nie jest podstawą naszych działań na co dzień i w związku z tym nabywamy jagody goji, nasiona chia, robimy sobie różne detoksy i one właśnie mają być dla nas takim listkiem figowym, który ma pokryć te nasze niedociągnięcia bardzo duże w dziedzinie żywienia. Zdaje się, że takie działania noszą jakąś specjalistyczną nazwę. Mateusz Banaszkiewicz. Ta nazwa już padła. Mówiliśmy o błędach poznawczych i też wspomnieliśmy o tym, że nasz umysł potrzebuje upraszczać rzeczywistość po to, żebyśmy szybko podejmowali decyzje. Nasz mózg kształtował się w czasach, w których taka szybka decyzyjność umożliwiała nam przetrwanie i po to te schematy powstały, ale aktualnie rzeczywistość jest bardzo złożona i człowiek, który znajduje się w sytuacji, gdzie informacje są sprzeczne, docierają z mediów społecznościowych, słyszy o różnych prostych rozwiązaniach, na przykład od osób, które są popularne, no chwyta się tych rozwiązań, bo chce być zdrowy, chce wesprzeć swoje radzenie sobie i próbuje znaleźć jak najprostszy sposób, żeby to zrobić, a rzeczywistość jest skomplikowana i eksperci sprawy nie upraszczają, to tutaj widzieliśmy. Tak jest. To prawda. Dlaczego takie działania na skróty nie mają prawa zadziałać w zdrowym żywieniu? Dlaczego jeżeli włączymy sobie jakiś superprodukt, mówimy to o superfoods, tak? Tutaj akurat wywołujemy to zagadnienie do tablicy, chociaż można by tak naprawdę długo wymieniać łącznie z suplementami czy z jakimiś dietami eliminacyjnymi dziwnej proweniencji, które właściwie wszystkie mają ten sam cel, o którym pan Banaszkiewicz mówił. I dlaczego to nie może zadziałać, jeżeli jest stosowane wybiórczo? To ja może zacznę od tego, że stwierdzenie superfoods nie ma jakiejś swojej definicji. De facto superfood to jest to,
co uznamy za superfood. Czyli coś, co jest modne. Dla pani to będzie chlorella, spirulina, chia i inne rzeczy, a dla mnie na przykład będzie siemię lniane, będą orzechy. Dlaczego nie? Udowodni mi pani, że to nie jest superfood? Absolutnie. Nie mam takiej ambicji, ale też... Każdy ma swoją inną wersję. Tutaj będziemy mieć jako kapustę kiszoną, co jakieś, jestem pewna, że pani wymyślisz jakieś mnóstwo innych rzeczy. I to jest, że tak powiem, kwestia zupełnie umowna. I myślę, że to jest po prostu pewien rodzaj marketingu. Co, że tak powiem, co nam powiedzieć, żebyśmy wydawali jakieś większe pieniądze na kupowanie tych, a nie innych rzeczy, których de facto jeszcze nie znamy albo nie znaliśmy jeszcze parę lat temu. I dlaczego to nie ma prawa zadziałać? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia, to przede wszystkim jakiego efektu oczekujemy? Efektu wow czy efektu trwałego? Więc w momencie, kiedy oczekujemy, że to będzie trwałe zdrowie, musimy regularnie o nie przez cały czas dbać. To strasznie nudne, tak żyć spokojnie. Nie? Takie, bo takie mam wrażenie, że z tą dietą jest ten... Nudne, kup sobie border collie, będziesz miał życie urozmaicone. Tak, de facto to wymaga dużo, dużo czasu i pracy, żeby pomyśleć o tym, zaplanować, przygotować. Tutaj pani na pewno potwierdzi, że przygotowywanie zdrowego jedzenia czasem jest po prostu często trudniejsze niż po prostu kupienie czegoś, włożenie do mikrofalówki i zjedzenie na szybko. Mogę włączyć perspektywę psychologiczną? To powiem tylko tyle, że też dobrze byłoby zacząć od definicji zdrowia. To znaczy pytanie byłoby takie, czy na przykład jak Państwo nas słuchacie, to czy jak myślicie o zdrowiu, to dla Was zdrowie oznacza brak bólu albo brak choroby. Bo to, co będzie nam służyło i właśnie wspierało w tym, o czym Pani wspomniała, to, żebyśmy myśleli o zdrowiu jako o procesie. To znaczy to, czy Państwo dzisiaj po tym spotkaniu sięgniecie po Coca-Colę, czy się powstrzymacie i sięgniecie po szklankę wody, może tu i teraz wam tego zdrowia nie zapewni, ale to jest zdrowie, jeśli wiele, wiele razy na przestrzeni toku swojego życia takie wybory będziecie dokonywali w taką właśnie stronę. I nawet może ta kapusta kiszona będzie takim czynnikiem, który poprawi wasze zdrowie, ale nie w ten sposób, że ktoś, kto jest znany powszechnie, powie nam, to dzisiaj jedz kapustę i tylko tą kapustę będziemy jedli, na tym się skończy. To jest wieloczynnikowe, ale to jest proces. I takie myślenie z perspektywy tego, że troska o zdrowie to jest proces i drobne wybory, chociaż nudne długofalowo, to może wspierać, a nie takie uproszczenia. Ale ja myślę, że to też jest duży problem w dbaniu o swój sposób odżywiania, że w momencie, kiedy podejmę decyzję, dobra, przychodzi 1 stycznia, będę się zdrowo odżywiać i dbam o to 1, 2, 7, 10 stycznia i kurczę, nie ma tych efektów. Ja ważę tylko, nie wiem, pół kilograma mniej albo tyle samo, a ja bym już chciał... Bo więcej. Tak, ważyć 10 kilogramów mniej. Ja chcę efekty już, natychmiast. A kolejna rzecz jest taka, że popełniamy też taki błąd, który polega na tym, że nawet w styczniu właśnie myślimy sobie to pobudzenie, które czuję, takie poczucie, że właśnie zmienię swoje życie i my to mylimy z takim predyktorem tego, że to oznacza, że osiągnę sukces. W ogóle nie przewidujemy tego, że całkowicie naturalne jest to, że po miesiącu, dwóch nam się już nie będzie chciało. I to jest w porządku. To nie jest sygnał o tym, że jesteśmy wybrakowanymi ludźmi. I jak ludzi się wspiera w tym, żeby pamiętali o tym, że to będzie z czasem trudne, to okazuje się, że potem wsparcie dietetyka, psychologa pomaga właśnie przygotować się na to, że kiedy będzie mnie się chciało napić tej coli i będę miał takie poczucie, że to mi teraz poprawi nastrój, a nie jakaś tam woda, to jest ten moment, żeby powiedzieć sobie, to jest naturalne. I podejmę decyzję, że pomimo tego, że teraz czuję się gorzej, wypiję tą wodę. I taki rodzaj wsparcia, takie urealnienie sprawia, że ludzie długofalowo są w stanie podejmować takie decyzje, które będą ich chroniły. A nie to, że ktoś, kto jest znany, powie nam o tym, że dzisiaj jagody takie lub inne uratują nam życie. Czy to jest tak, że te rzeczy, które najbardziej nas przyciągają, muszą mieć egzotyczne nazwy? Czy jagody i... No nie, jarmuż nie ma egzotycznej nazwy, ale też brzmi nieźle. Ale jest mało popularny, czy gdzieś tam był takim warzywem, które wymarło i tak gdzieś jest wpisane chyba w to, jak my jako ludzie działamy, że jak coś brzmi dziwnie, to albo się tego boimy GMO, tak, czarna wołga XXI wieku, albo z kolei jak brzmi dziwnie, to wydaje się jakieś takie bardziej seksowne, ciekawe. A ty pamiętasz, że jarmuż był w każdej garmażerii jako ozdobnik stosowany do tych galaret? Takie drzewka. Ja pamiętam. Drzewka, obok kwiatków z rzodkiewki i marchewki. I faktycznie
to, że te rzeczy typu nasze nagodzi, acai, tu można by wymieniać jakieś mace, nie mace, zrobiły popularność, to dlatego chyba, że tak się wydaje, to szapoba dla osób, które dbały o tego marketing. Bo oczywiście, gdy się spojrzy na badania czy na skład różnych produktów, które są jak najbardziej znane, lokalne, banalne, typu jagoda, to się okazuje, że tych dobrych substancji, których poszukujemy w tych super drogich suplementach, jest porównywalnie. Już nie chcę wchodzić w kwestię śladu węglowego i tak dalej, że nie wiem, teraz będę jeść roślinnie, to będę jeść quinoa z awokado. Gratuluję takiego etycznego wyboru, jeśli ktoś chce zmienić na dietę roślinną właśnie z tego względu. No jak ekologia to kasza, a nie quinoa. Natomiast gdzieś to jest takie magiczne, dziwne, to pewnie oboje potwierdzicie, że my lubimy takie, no takie panaceum. Coś, co weźmiemy i się zadzieje. Wyjątkowość. Dzieje się magia. Dzieje się magia. Ja właściwie nie wiem, skąd ta jagoda jest. Ona jakoś tak dziwnie wygląda, smakuje obrzydliwie, czytaj chlorella albo spirulina, no ale ponoć działa. Drugie, no to jest to, że sugerujemy się autorytetami, często celebrytami, to tym wczoraj też rozmawialiśmy podczas panelu, osobami, które nie mają absolutnie kompetencji do tego albo nie podpierają się żadnymi danymi naukowymi. No i chyba to wynika z tego, że my właśnie chcemy tego efektu już teraz, a jak to będzie coś dziwnie brzmiącego, jeszcze jak cholernie dużo kosztuje, no to na pewno nam pomoże. Musi. Ja tylko włączę się i powiem jeszcze, może zapytam. Poproszę rękę do góry, kto z Państwa obserwuje na przykład na Instagramie jakiegoś lekarza albo lekarkę? Bo pani doktor wspomniała o tym, że specjaliści przegrali w którymś momencie z osobami, które byśmy może nazwali szarlatanami. Plus jest taki, że coraz więcej specjalistów jest rzeczywiście w mediach społecznościowych, które mają ogromny zasięg. I to jest fantastyczne. I fajnie tak, komunikuje tą wiedzę, bo to jest jeszcze bardzo ważne, tak, że fajnie, bardzo przystępnie przekazuje prawdziwy stan rzeczy, może tak, fakty. Problem polega na tym, że jeżeli teraz państwo, jak państwo tak ładnie teraz podnieście rękę, to teraz podnieście rękę, ile znacie lekarzy powyżej 38 roku życia, którzy prowadzą aktywnie media społecznościowe? Mniej. No, w sensie, ile osób zna chociaż jednego lekarza, który powyżej 38 roku życia aktywnie prowadzi media społecznościowe? Cieszę się, że chociaż zobaczyłam dwie ręce podniesione do góry, ponieważ tak naprawdę ich tam nie ma, praktycznie rzecz biorąc. Ja mam 39 lat, ja tam jestem, jest pan doktor, pan profesor Filipiak, który jest. Nie pamiętam, kto jeszcze i nie wiem, kto jeszcze. Może powiedzmy jeszcze jedną rzecz, żeby też osoby, które nas słuchały, nie poczuły się jakoś dotknięte. Bo jeśli jest ktoś, kto kiedykolwiek z Państwa usłyszał o tym, że właśnie wspomniane jagody są sposobem na sukces i po nie sięgnął, to nie jest znak, że jesteśmy po prostu beznadziejni i ulegamy jakimś modom i tak dalej. To po prostu jest wyraz tego, że my naprawdę chcemy zrobić coś korzystnego dla naszego zdrowia. Czyli plus. I to jest w porządku. Tylko właśnie wykorzystajmy tą motywację, żeby o siebie zadbać. Pamiętając o tym, że te wybory, które nas będą chroniły, to będą wybory powtarzalne, czasem bardzo codzienne, bardzo takie trywialne i to naprawdę pomaga. A wychodząc... Ja też to czasami widzę w swojej praktyce, że bardzo dużą popularnością się cieszą różnego rodzaju diety, Atkinsa, nie wiem, Kwaśniewskiego, Dąbrowskiej, kapuściana, grejpfrutowa i wymieniać można by mnóstwo różnych, tak, też taka była, mnóstwo różnych diet, dlatego że to nam się wydaje właśnie takie interesujące, że ja jestem na jakiejś ciekawej diecie, to od razu nas trochę tak podgrzewa. I w momencie, lepiej się czujemy, jak tak, już jesteśmy na jakiejś diecie. W końcu jestem na diecie, to jest na pewno wyjątkowa. Natomiast często jest też takie duże poczucie zawodu, że w momencie, kiedy ktoś przychodzi do dietetyka, to nie będzie jakaś super modna dieta ketogeniczna, paleo czy cokolwiek, tylko to jest praca nad naszymi codziennymi wyborami. I to często nad tymi, o których już wiemy, że nie do końca są złe, znaczy, że nie do końca są dobre,
I to właśnie na tym się mam skupić. Bez sensu. Atrakcyjność, żeby zachować. Małgosia się specjalizuje w tym, żeby pokazywać atrakcyjnie jedzenie. Dziękuję. Czy da się właśnie taką zwykłą, nudną dietę zbilansowaną jakoś atrakcyjnie pokazać, żeby zastąpić te superfoods o zagranicznych nazwach i żeby nie musieć podążać za modami? Tak, tutaj jeszcze ja nic też nie mówię, że te jagody są złe. Sama je lubię, bo one są smaczne i gdzieś urozmaicają dietę. Ja mam... bardzo hedonistyczny stosunek do jedzenia. Cieszę się, że jakbym miała ci przedstawić dzienniczek swój pokarmowy, to nie wiem, czy bym chciała tutaj pani doktor. Natomiast też wychodzę z założenia, że tym, co najbardziej cieszy nasz organizm, to jest jedzenie, które temu organizmowi nie szkodzi, bo po prostu później chorujemy. Chorujemy, źle się czujemy w swoim ciele, bo nie spełnia ono jakichś naszych wyobrażeń wizualnych, powiedzmy, albo jest nam się gorzej ruszać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chyba takim kluczem, mi się wydaje, do sukcesu jest różnorodność tej diety i opieranie jej faktycznie na jak najmniej przetworzonych produktach, ale chodzi mi o to, żeby jednak nie robić rzeczy z proszku. Ja bardzo lubię czasem czytać sobie dla zabawy instrukcje przygotowania różnych potraw takich typu w 5 minut albo w 15 minut, które niby mają nam zaoszczędzić dużo czasu, bo będę polemizować z tym, że przygotowanie jedzenia from the scratch od zera zawsze zajmie nam dużo czasu i się urobimy popachy. Bo czasem jak się czyta właśnie instrukcję przygotowania tych dań, to tam jest, że i tak musisz kupić to i to i tam to i siam to i później i tak to mieszać, siekać, piec i tak dalej, wychodzi na to samo. Jak uatrakcyjnić? No wydaje mi się, że jedzenie, które ładnie wygląda, jakoś do nas przemawia. Cieszę się, że żyjemy w czasach, kiedy jemy nie tylko dlatego, żeby nie umrzeć z głodu, ale że można z tego czerpać przyjemność. Bo ja tak robię, nie jedzenie, po prostu dla mnie to jest fun. Jak ono ładnie wygląda, że jak nawet jemy mniejsze porcje, bo dostaliśmy zalecenie, że musimy jeść, nie wiem, nie 2 kilo ziemniaków na obiad, tylko trochę mniej, to jednak zatrzymać się na chwilę, nakryć sobie ten stół, wyjąć ładny talerz, sztućce, serwetkę, usiąść, nie jeść od razu pudełka, fitboxy, te wszystkie diety pudełkowe, To bym paliła na stosie. Tylko wiem, że wtedy idą złe gazy, jak się pali w atmosferę. Plastik. Nie należy. Ale samo to mam wrażenie, że jak się jest tego plastikowego pudełka, to powoduje, że to jedzenie wydaje nam się jeszcze gorsze, jeszcze mniej cieszące, jeszcze bardziej nas zachęca do tego, żeby sięgnąć po Snickersa zaraz po tym, bo ono jest obrzydliwie wygląda. Jak uatrakcyjnić kolorami, teksturami. Wspominałaś o orzechach, no to jest taka rzecz, owszem, dużo kalorii, ale dużo zajebiście ważnych substancji odżywczych, ale dodaje nam jeszcze teksturę do dania. To nie jest papka, tam się coś dzieje, wtedy to nam chrupie, to przestaje być nudne. Te samo wszystkie jakieś owoce, świeże zioła, to, że to nam pobudza zmysły, gdzieś nam odciągnie uwagę od tego, że może tego jest trochę mniej, albo że to nas trochę mniej syci, ale może przynajmniej będzie tak, jakoś taki będzie dym i zakamufluje i trochę nas ucieszy. To ja się wyrywam, żeby wzmocnić twój przekaz. Macie państwo dzieci? Ma ktoś dzieci? Tak. Niektórzy mają, bo to działa i na dzieci, i na dorosłych. Jest taka badaczka Alia Kram, aktualnie z Uniwersytetu Stanforda, i ona prowadziła badania i okazało się, że w momencie, gdy takie bardzo potrawy, które byśmy nazwali może niepopularne, nazwiemy w sposób atrakcyjny, na przykład bombowe buraczki, to się okazuje, że ludzie na zwykłej stołówce mają w dużym, to jest około 60% osób więcej, po te buraczki sięga. Więc dokładnie to, o czym powiedziałaś. Po pierwsze, nazywajmy je, jeśli mamy wpływ na to, jak się nazywają produkty czy potrawy, to nazywajmy je atrakcyjnie, ale też na przykład dzieciom czy dorosłym podajmy je w atrakcyjny sposób. Na przykład warzywny koktajl możemy podać w nudnej szklance albo w bardzo takiej dającej poczucie wyjątkowości i badania potwierdzają, że to działa, więc róbmy to. Zielony smoothie versus koktajl z zmiksowany jarmuż. No to... Oraz ten sam trik zresztą, omen omen, wykorzystują nagminnie restauracje, zwłaszcza w Polsce. I żeby wyszlachetnić trochę brzmienie nazw dań, to stosują właśnie jakieś takie dziwne wybiegi. Moim ulubionym był pstrąg w dialogu z łososiem. Albo używają na przykład angielskich nazw, które od razu brzmią jakoś tak bardziej fancy i tak bardziej się chce to danie zjeść.
Czyli mamy dietę, która w sumie, w gruncie rzeczy jest po prostu zwyczajną dietą zbilansowaną, ale za to staramy się podejść do niej jak najbardziej atrakcyjnie. Czasami więcej znaczy mniej, czyli mniejsze porcje, też mniej mięsa, prawda? O tym nie wspominaliśmy, to jest niezwykle ważne. Fleksitarianizm być może jest tym kierunkiem. Brzmi już modnie, także... Prawda? Już brzmi atrakcyjnie. Reduktarianizm, zmniejszamy zawartość mięsa w diecie. Ponieważ nasz czas już bardzo się skurczył, więc bardzo dziękujemy naszym ekspertom. Ja a propos czasu dodam jedną rzecz, że też nie pozwalać, żeby ten czas na jedzenie nam się tak bardzo kurczył, jednak jeść powoli. Otóż tam tą, tym, z tą złotą myślą kończąc. Przemysła, ponieważ pojawiło się trochę pytań, więc Maja proponuje to zrobić w ten sposób, bo pytania są zebrane z całości, znaczy dotyczą wszystkich tematów, więc naszym obecnym rozmówcom bardzo podziękujemy. I spróbujemy zrobić tak, żeby przynajmniej na kilka pytań odpowiedzieć. Tu mamy przez Państwa wybrane pytania. Pierwsze pytanie zdecydowanie, czy jest coś, czym można się kierować podczas zakupów? I teraz ja nie będę wskazywał żadnego z naszych rozmówców, ale kto z Państwa chciałby odpowiedzieć? Tak zapytam. Zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek jest niewątpliwie rzeczą bardzo cenną, a bardziej precyzyjne, kto się odważy. Wyrwał się psycholog, ale zaraz odda głos pozostałym. Pierwsza rzecz, która mnie przychodzi do głowy, a przysłuchiwałem się różnym specjalistom, to tym, im mniej przetworzony produkt poprzez obróbkę jakąś tam taką technologiczną, tym lepiej. Czyli gotowanie to obróbka, ale już na przykład modyfikowanie na wiele, wiele sposobów dodawania aromatów i tak dalej, i tak dalej. Im więcej się dzieje, tym gorzej. To jest taka moja refleksja. Okej. Co jeszcze podczas zakupów? Jakieś złote środki, złote metody? To ja teraz powiem jak toksykolog. Czyli kierujemy się zdrowym rozsądkiem, kierujemy się tym, co musimy kupić i patrzymy na to, co kupujemy. Czyli daty minimalnej trwałości, daty ważności. To jest podstawa. Patrzymy na produkt, który kupujemy, patrzymy na niego krytycznie. Chcemy jeść z konserwantami? Bardzo proszę. Chcemy jeść bez konserwantów? Jedzmy bez konserwantów. Czytajmy etykiety. Patrzmy na to, jak wygląda produkt, który kupujemy. Czy opakowanie nie jest uszkodzone? Czy warzywa nie są uszkodzone, bo nam zaraz zgniją? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kupujmy tyle, ile chcemy zjeść. Nie trzymajmy tego w nieskończoność. Raz z punktu widzenia szacunku dla naszej planety. Dwa, że jak my to będziemy trzymać i to nam się będzie psuło nawet w lodówce, to nam to na pewno na zdrowie nie wyjdzie. A jeszcze ja dodam tutaj ze swojej działki. Musimy jeszcze pamiętać, drodzy Państwo, o czymś takim jak sugestia, że wszyscy jesteśmy podatni mniej lub bardziej na sugestie. I pamiętajcie o tym, robiąc zakupy, że jesteście jako konsument notorycznie poddawani bombardowaniu z różnych stron sugestywnym treściom, które mają wpłynąć na wasz odbiór tego, co chcecie czy nie chcecie kupić. I o tym, żebyście pamiętali, że sugestia to najpotężniejsza broń, jaką mamy i doprowadzi kiedyś do zagłady ludzkości. Skoro sugestia, to ja jeszcze tylko chciałam dodać. Myślę, że tutaj dobrym odniesieniem do tych dwóch głosów będzie to, że kupujmy po prostu świadomie. Nie wrzucajmy do koszyka to, co mamy, tego, co mamy pod ręką, tylko dokładnie zatrzymajmy się, pomyślmy chwilę, nie wiem, przeczytajmy skład i zastanówmy się, czy tego potrzebujemy. Róbmy to po prostu świadomie. To proszę nie siadać. Skoro nie od chłopa, to skąd brać ekologiczne produkty? To jest jeszcze napisane zdrowe. Zdrowe ekologiczne i produkty. Co to oznacza zdrowe, tak? Zdrowi możemy być my, albo nie. Odpowiedź jest prosta, ze sklepu. Ze sklepu, tak. Mhm. I to, co mówiliśmy wcześniej, to od chłopa na bazarku, to często jest z tej samej giełdy jak w sklepie. Kupujmy tam, gdzie nam wygodniej, bo nie ma sensu jechać na drugi koniec miasta po jedną marchewkę. Bo to nie będzie lepsze dla planety.
Tak jest. I pamiętajcie, że pani Halinka na targu stosuje marketing personalizowany, czyli co tam, Piotruś, u ciebie, dzieci zdrowe? I te oczy. I od razu się łatwiej kupuje, lepiej się kupuje od kogoś takiego, kto nas zna i kto tak. jest dla nas miły i kto jest sympatyczny. I pamiętajcie, że to tylko marketing. Ale możemy mieć też dostawców, rolników i producentów, których naprawdę znamy i którym ufamy. I tak najczęściej jest w kooperatywach. Ale to jest trochę inaczej niż pani Halinka na bazarku. Marcin Rodkiewicz wspomniał, że zdrowe, ekologiczne produkty trzeba kupować w sklepie. Wszystkie. Którym? Znaczy, to, co jest na rynku, jest generalnie zdrowe i bezpieczne. Zdrowe, czyli jakie? Słucham? Zdrowe, czyli jakie? Czyli bezpieczne. Też taki jest mały mit, że ekologiczne to są zdrowe, a nieekologiczne to są niezdrowe. Wszystkie produkty, które są dopuszczone do obrotu, muszą spełniać te same wymagania. Tak? Czyli to nie one są tej samej, mają być tej samej jakości, bez znaczenia, czy są ekologiczne, czy nieekologiczne, czy genetycznie zmodyfikowane. Także zdrowo to my możemy się odżywiać. Dobrze, przeskakujemy dalej. Jak wygląda hodowla kur dla jaj z wolnego wybiegu, takich jak te, które można kupić w Biedronce, czyli takich, które są hodowane na skalę przemysłową? Jak wygląda wolny wybieg w skali przemysłowej? Niestety nasza ekspertka z otwartych klatek musiała wcześniej wyjść. Czy ktoś z Państwa się podejmie? Nie, no to... Aha, okej. Okay. Ja może nie do końca o tym, jak wygląda ta hodowla kur, ale chciałam zwrócić uwagę na taką kwestię, że tak naprawdę to, w jaki sposób jest hodowana ta kura, czy ona żyje w klatce, czy ma tam tą ściółkę, czy nie, dla wartości odżywczej jajka naprawdę nie ma wielkiego wpływu. Tak, to są kwestie głównie etyczne. Tak, tak. Natomiast chciałabym powiedzieć, że wpływ ma tak naprawdę to, co ta kura je na wartość odżywczą jajka. Więc jeżeli się, mówię z własnego podwórka, bo się na to wiem, że z punktu widzenia zdrowotnego to już będzie niewielka różnica, czy to jest, nie wiem, ściółkowe czy klatkowe jajko. Będzie różnica, jeżeli to jest w zależności od tego, co do jedzenia otrzymywała ta kura. Mamy następne pytanie. Czy jedzenie produktów sojowych jest zdrowe? Czyli znowu pani zadaje pytanie, zdrowe, czyli jakie? Innymi słowy, czy bezpieczne, tak? Bezpieczne dla naszego zdrowia? Mamy specjalistę od bezpieczeństwa żywności, to na pewno możemy o to zapytać. Te sojowe, nie wiem, czy tu w tle tego pytania jest modyfikacja soi, trudno mi powiedzieć, chyba nie. To akurat na to nie ma znaczenia. Produkty sojowe, czyli dwie grupy produktów. Albo sobie gotujemy soję, tak jak fasolkę, albo fasolę, bo u nas chyba jeszcze nie ma, ale również się je tak jak fasolkę szparagową. I można ją sobie kupić, ugotować, zjeść, albo komuś smakuje, albo nie. Podobne właściwości jak fasola, podobna wartość żywieniowa. Chodzi, rozumiem, bardziej o dość wysoko przetworzone produkty, czyli pochodzące z izolowanego białka sojowego. I tutaj takim tradycyjnym produktem z wielosetletnią historią spożycia to jest tofu. Produkowane od bardzo, bardzo dawna na Dalekim Wschodzie. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. I ostatnia grupa produktów to są już naprawdę bardzo wysoko przetworzone produkty, czyli to są produkty z teksturowanego białka sojowego, w którymś z poprzednich spotkań wspomniane flaczki sojowe, kotlety sojowe, inne tego typu produkty sojowe. Też są bezpieczne, nie chcę się wypowiadać na temat wartości żywieniowej. To jest produkt bardzo przetworzony. Pewne wątpliwości toksykologów budziło obecność naturalnie tam występujących inhibitorów trypsyny, czyli mogą one upośledzać wchłanianie białka. Stosować umiar. Jeżeli jesteśmy entuzjastą żywności silnie skoncentrowanej, łatwej do przewożenia w warunkach turystycznych i jesteśmy wegetarianami, kotlet sojowy taki suszony do zalania wrzątkiem, dlaczego nie?
ale to radziłbym opierać styl żywienia na produktach jak najmniej przetworzonych. Ja tu jeszcze dodam, że często jeżeli chodzi o soję, pojawiają się wątpliwości dotyczące zawartości fitoestrogenów właśnie w produktach sojowych. Natomiast jeżeli spożywamy te produkty sojowe, niezależnie czy to będzie soja gotowana, mleko sojowe, w zasadzie napoje sojowe czy inne, w ilościach zdroworozsądkowych, to nam to na pewno nie zaszkodzi. Kolejne pytanie, próbujemy upchnąć jak najwięcej, zanim nas wyrzucą organizatorzy. Skąd bierze się przekonanie, że żywność ekologiczna jest oszustwem i mimo wszelkich kontroli ludzie mają wrażenie, że certyfikaty to ściema? Czy rzeczywiście mamy wrażenie, że to jest oszustwo? Skąd takie odczucia? Ktoś się odważy? Oddam głos, tylko perspektywa psychologiczna byłaby taka, że po prostu ludzie rozumieją tego typu nazwy jako nazwy marketingowe i podejrzewają, że pod tym się kryje próba sprzedania produktu. Więc to jest jeden z czynników, który tutaj ludziom kojarzy się jako zagrażający. To ja jeszcze może jedną rzecz powiem. Znaczy wydaje mi się, że też bywa tak, że ludzie mylą produkty, które mają certyfikat ekologiczny z ogólnie produktami bio, które mają jakiś znaczek. I być może jest to spowodowanie mieszaniem tych dwóch pojęć, ponieważ mamy bardzo dużo produktów na rynku, które nazywają się bio, mają zielone listki, zielone gwiazdki i wyglądają jak prosto od chłopa. Są naturalne, tak? Są bio i naturalne. Natomiast to nie są produkty mające certyfikat. I to są dwie różne sprawy. Ale zależy jaki, bo te znaczki, znaczy te znaczki mogą być bardzo różne, tak? I mogą być nazwy w jasne. Tak. Dlatego myślę, że to też takie stwierdzenie stąd może się brać, że jedna rzecz to są produkty, które mają certyfikat ekologiczny. Tak, to jest z tymi certyfikatami, z tym bio z punktu widzenia prawa jeszcze chciałem dopytać. Ja chciałam się ustosunkować do trzech rzeczy. Zacznę od tego rzeczywiście certyfikatu bio i znakowania żywności jako naturalnej czy ekologicznej. Pamiętajmy o tym, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym wszelkie skróty od słowa ekologiczny, biologiczny czy organiczny i wszystko, co nam się może z tym kojarzyć, jest zarezerwowane tylko i wyłącznie do produktów, które spełniają wymogi tego rozporządzenia, o którym mówimy. Jeśli produkt nie spełnia takich wymogów, to on jest po prostu niewłaściwie oznakowany i podlega urzędowej kontroli żywności, podlega oczywiście sankcjom. Jak jest na rynku, to wszyscy wiemy, że nie wszystkie produkty są właściwie oznakowane. Zajmuję się tym na co dzień i dobrze też o tym wiem. Także na pewno z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do luźnych haseł naturalny bio. Jeśli chcemy mieć pewność, że to jest to bio regulowane rozporządzeniem, to szukajmy tego znaku zielonego listka. Druga kwestia, do której chciałam się ustosunkować, to jest, co to znaczy zdrowa żywność i skoro nie od chłopa, to skąd brać zdrowe? Prawo żywnościowe co do zasady gwarantuje nam, że każda żywność, która jest wprowadzana do obrotu, powinna być zdrowa. Zdrowa to znaczy nieszkodliwa. Nieszkodliwa. Tak, bezpieczeństwo żywności oczywiście nieszkodliwa, bezpieczna. Natomiast wszelkie właściwości prozdrowotne, które mają środki spożywcze, to one są, mogą być komunikowane, ale znowu, zgodnie z przepisami rozporządzenia o oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych i tutaj można by też całą dyskusję na ten temat otworzyć, co można powiedzieć w kontekście zdrowia o środkach spożywczych i mogę tylko Państwu w wielkim skrócie powiedzieć, że niewiele. A na pewno nie wolno odwoływać się do żadnych informacji, do żadnych sugestii, które kierowałyby myśli konsumenta, że dana żywność leczy albo zapobiega chorobom. Jest to po prostu niezgodne z przepisami. Jest to karane. Proszę Państwa, ponieważ musimy kończyć, przepraszam, wetnę się, bo naprawdę musimy. Na ostatnie pytanie znajdą Państwo odpowiedź i tu autoreklama na stronie Crazy Nauk. A to nie dlatego, że myśmy to pytanie tam wsadzili. Naprawdę, tak, dlatego sobie pozwolę to powiedzieć. Więc na ostatnie już nie zdążymy odpowiedź, ale o sokowych dietach oczyszczających, jak Państwo sobie na Crazy Naukę wpadną, czyli na naszego z Olą bloga, to tam będzie informacja, mamy
o tym tekst. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy za tak radykalne zakończenie, ale siła wyższa. Serdecznie dziękujemy za udział i za te pytania. Naszym ekspertom bardzo dziękujemy za obecność i aktywność.